Radio Plus. Sedno sprawy. Moim gościem jest dzisiaj Michał Wypij, poseł Porozumienia. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, w co gra Ukraina? Jak można czytać jej politykę w ciągu dwóch, trzech ostatnich dni od wtorku w zasadzie? No, nie zgadza się z tą wersją zdarzeń przyjętą przez Polskę, przez NATO także. Która wydaje się najbardziej prawdopodobna, tak zresztą wskazują źródła i nasze krajowe, ale także zagraniczne sojuszników i ekspertów w tym nieszczęściu, do którego doszło na terenie naszego kraju. Rozumiem, Ukraina się broni w sposób rozpaczliwy, jest obiektem bestialskiego ataku, ludzie są mordowani, kobiety są gwałcone, kraj jest absolutnie zniszczony na wschodzie. Dodatkowo kilka dni temu faktycznie przypuszczono huraganowy, najbardziej intensywny atak rakietowy na Ukrainę od początku wojny, w tym także na zachodnią część Ukrainy, także na miejscowości położone przy naszej granicy i doszło do nieszczęścia. I im szybciej prezydent Zełenski, strona ukraińska, stanie w prawdzie trudnej dla nich, zwłaszcza wobec takiej postawy solidarnej naszego narodu, Polaków, tym lepiej. Ale właśnie, czy taka trudna jest ta prawda? Bo mam wrażenie, że powiedzenie po prostu przepraszamy, to przecież tragiczny wypadek. Wszyscy to rozumieją. To nigdy nie miało to wielkich pretensji. No, straszna rzecz oczywiście z perspektywy rodziny ofiar tej rakiety. To jest osobisty dramat tych osób, ale tak z perspektywy kraju, jeżeli chodzi o zrozumienie naszego sojusznika Ukrainy, to trudno by było nie móc tego zrozumieć. To prawda. Myślę, że to jest dla nich trudna sytuacja, ale zwłaszcza w trudnej sytuacji, w takich momentach trzeba się zachowywać uczciwie i pewna uczciwość nakazuje przyznanie się do prawdy. Jeżeli to był wypadek, a z całą pewnością to był wypadek, tak na to wskazują eksperci, no to należy stanąć w prawdzie i wziąć odpowiedzialność. Tak robi odpowiedzialny prezydent. Ja rozumiem, że się rozpaczliwie bronią. Rozumiem, że używają każdego narzędzia, żeby chronić swój naród i swoje państwo w tej nierównej walce z bestialstwem Putina. Ale w tej sytuacji, gdy doszło do takiego wypadku, należy stanąć w prawdzie. Zwłaszcza, myślę, że oni są winni to nam, Polakom, wobec postawy całego narodu polskiego, bardzo, w zasadzie wyjątkowej chyba w skali świata do tej pory, wobec uchodźców wojennych z Ukrainy. Także myślę, że im szybciej prezydent Zełenski to zrozumie i strona ukraińska, tym lepiej dla nich i dla nas, ale także w kontekście relacji z sojusznikami, którzy utrzymują i dają szansę tak naprawdę Ukrainie na wygranie tej wojny. No bez tej kroplówki, jeżeli chodzi o wsparcie militarne z Zachodu, pewnie byłoby trudno Ukrainie przetrwać kolejne miesiące czy nawet tygodnie. Panie pośle, pan uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem oczywiście pana prezydenta. Jaki tam panował klimat? Czy w polskiej klasie politycznej, no bo tam oczywiście mamy przedstawicieli wszystkich środowisk, widać w takiej sytuacji zagrożenia, niepewności, konsensus, widać jakąś jedność może nawet? Jaki tam panuje nastrój? Jak to można opisać? Jakimi słowami? Rozmowa była bardzo odpowiedzialna, rzeczowa i zachowanie wszystkich liderów tam obecnych. Wydaje mi się, że w jakiś sposób zdało test, jeżeli w ten sposób możemy się posłużyć albo tak to opisać. To nie mam najmniejszych wątpliwości, że polska klasa polityczna tutaj zdała test. Oczywiście mieliśmy pewne wątpliwości, które były wyrażane jeszcze przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego, zatem nie są objęte klauzulą poufności w kontekście polityki informacyjnej strony polskiej. Wydaje mi się, że zdecydowanie za długo polska strona nie informowała i zostawiła przestrzeń dla spekulacji zupełnie biegunowo odległych od faktów. To powiedzmy, że do północy nie było praktycznie żadnej chyba, tak? Wydaje mi się, że to był duży błąd, ponieważ Polacy uzyskiwali informacje na temat tego, co tam się wydarzyło, tak naprawdę z zagranicznych serwisów, bądź ze źródeł, które lubią wykorzystywać taką mgłę informacyjną, kiedy można zasiać ewentualną wątpliwość. A w połączeniu z zachowaniem teraz prezydenta Zełenskiego, no to jest trochę woda na młyn, którzy szukają tylko tych elementów. Ale może panie proszę, może wtedy nie było wiadomo, może wtedy nie było to przynajmniej pewne, że to mogła być ukraińska, to była ukraińska rakieta. Znaczy, też musimy rozmawiać poważnie. To znaczy, jeżeli w tak ważnym rejonie Polski funkcjonuje zarówno SWW, czy Służba Wywiadu Wojskowego po jednej i po drugiej stronie granicy, jak i SKW, czyli Służba Kontrwywiadu Wojskowego, nie wybuchł pocisk, ładunek, tylko wybuchła benzyna, która naprowadzała ten pocisk, więc można było szybko stwierdzić tak naprawdę, z jakiego rodzaju ładunkiem mamy do czynienia. Więc brak informacji uspokajającej polskie społeczeństwo, że nie jesteśmy obiektem agresji.
że nie należy stawiać armii w nie wiadomo jak wysokim stopniu gotowości. I żeby nie dać tej przestrzeni do tego, żeby ewentualnie generować pewną emocję paniki czy strachu. I myślę, że tego elementu zabrakło. Czyli rządzący wiedzieli już po kilku godzinach, pana zdaniem, co się tak naprawdę wydarzyło? Mam nadzieję, bo to by świadczyło, że polskie państwo funkcjonuje sprawnie. I ja rozumiem, że doszło w pewnym momencie do konsultacji z sojusznikami, jak komunikować i także do zbierania materiału dowodowego, żeby mieć stuprocentową pewność. Ale w tamtym momencie już było jasne, że nie jesteśmy obiektem ataku. I tego komunikatu, moim zdaniem, uspokajającego polskie społeczeństwo zabrakło. Panie Wyszaczy, podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo to spotkanie, przypomnę państwu, prezydenta, ministrów siłowych resortów, premiera i przedstawicieli liderów opozycyjnych formacji, czy był temat, co jeżeli to by była rosyjska rakieta? Jaka byłaby wtedy nasza reakcja? Czy padło takie pytanie i czy padła odpowiedź rządzących, czy to prezydenta, premiera, szefa MON? Znaczy, jeżeli byłby taki wątek, on byłby z całą pewnością objęty już klauzulą poufności, nawet nie moglibyśmy na ten temat rozmawiać, ale takiego wątku nie było, przede wszystkim dlatego, że byłby on elementem zbyt daleko idącej spekulacji. No nie, zapewnienie... to jest coś, co po prostu może się wydarzyć. Dobrze. I po ostatnich wydarzeniach no jeszcze bardziej chyba musimy sobie to uzmysłowić, że to faktycznie nie jest jakaś fantastyka. Ale w tym wypadku tak nie było. Już o tym wiedzieliśmy, więc żeby też troszeczkę nie popaść w pewne szaleństwo spekulacji. Ale jednocześnie pan prezydent, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, na spotkaniu, ale przede wszystkim także po spotkaniu, komunikując się ze społeczeństwem, powiedzieli bardzo wyraźnie, że mają przygotowane różne warianty, różne scenariusze, także na wypadek, gdyby się okazało, że jednak Polska jest objęta jakimś elementem albo próba wciągnięcia Polski w jakąś eskalację tego konfliktu. Także tutaj zakładam, że polskie państwo funkcjonuje. Ten scenariusz nie był omawiany, zresztą jakby był tak, jak mówię, nie moglibyśmy o ten temat rozmawiać, ale proszę mi wierzyć, że takiego scenariusza, który szedłby tak daleko, w spekulacje nie było. Panie proszę, to teraz trudny być może dla pana posła temat. Czy przed porozumieniem jest jakaś polityczna przyszłość jeszcze? Uważam, że to jest grupa bardzo wartościowych ludzi, którzy zdali egzamin w godzinie próby. Być może zapłacili jakąś dużą polityczną cenę, ale trzeba było stanąć w prawdzie. Zarówno nie można było dopuścić do nielegalnych wyborów, to jest jasne. Bo dzisiaj my byśmy byli tak naprawdę politycznie na wschodzie. Nie można było... No to jeszcze po wyborach parę miesięcy byliście w koalicji rządzącej. To prawda i wiedzieliśmy, że także trzeba przede wszystkim, dzięki temu możemy dzisiaj dyskutować o KPO, no bo to porozumienie uratowało KPO, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska chciały je blokować już na tym wstępnym etapie. To Jarosław Gowin poleciał do Brukseli i te spotkania oficjalne i nieoficjalne Jarosława Gowina spowodowały, że udało się osiągnąć kompromis i dzięki temu możemy dzisiaj w ogóle jeszcze rozmawiać o KPO. To zasługa porozumienia. Kolejną zasługą jest to, że udało nam się zablokować ustawę medialną. Blokowaliśmy Lex TVN, czyli też jakieś ustawy, które miały zawłaszczyć partyjnie media. No i nie mogliśmy się zgodzić na Polski Ład, bo przewidywaliśmy, że on będzie w jakiś sposób wpływał na wzrost inflacji. Tyle historii o przyszłości. Czy porozumienie ma w ogóle jakąś przyszłość w kontekście przyszłorocznych wyborów? Myślę, że ta grupa ludzi ma i będziemy oczywiście szukać możliwości łączenia sojuszy i koalicji. Samodzielny start chyba nie wchodzi. Nie, samodzielny start myślę, że nie wchodzi w rachubę. Tym bardziej trzeba w związku z tym, że naszym przeciwnikiem politycznym jest bardzo dobrze zorganizowana maszyna, która użyje każdego narzędzia, żeby utrzymać władzę. Opozycja musi być mądra i odpowiedzialni ludzie wiedzą, że obecny obóz władzy szkodzi Polsce i trzeba za wszelką cenę ich przed tym szkodzeniem Polski zatrzymać. Ale panie proszę, no to jeżeli samodzielnie nie, no z takich bardzo prozaicznych powodów, za mało ludzi, za mało pieniędzy, żeby w całym kraju wystawić... Wszyscy się łączą, największe partie się łączą, wiedzą, że muszą budować koalicję, to jest jasne. Różnie będzie z tym łączeniem, ale jeżeli nie sami, to z kim? Bo Platforma was nie chce, Lewica... No ani wy nie chcecie pewnie, ani Lewica by tego nie chciała. Szymon Hołownia i PSL, ostatnio wysyłane sygnały, no też są takie raczej negatywne. Trzeba spokojnie poczekać, bo każdy rozmawia z każdym. No faktycznie należy wyłączyć Lewicę, to jest jasne. Ale jeżeli chodzi o nas, to rozmawiamy z każdym, kto ma świadomość tego, jak wymagającym przeciwnikiem jest Prawo i Sprawiedliwość. My mamy swoje doświadczenia, swoją wiedzę, ale także Polacy mogą mieć pewność, że my w najtrudniejszych momentach nie zawodzimy. Dotrzymaliśmy słowa, byliśmy wierni ideałom, no i przede wszystkim przewidywaliśmy skutki Polskiego Ładu, ale także w różnym tego słowa znaczeniu. Także nam można, ale nikt tych nam można zaufać. Wrażenie na opozycji jakoś nie uważa za istotne, bo no, panie pośle, brutalna prawda jest taka, że opozycja was nie chce. Tak przynajmniej deklaruje. A co innego mówi w kuluarowych rozmowach?
Też proszę pamiętać, że jesteśmy troszeczkę na takim etapie tańców godowych. Mm-hmm. Każdy w jaki sposób się puszy. Pozycjonuje. Pozycjonuje, oczywiście, że tak. Ale jak już przyjdzie do liczenia, do mapowania kraju, okręgu wyborczego, zobaczymy, jaka będzie ordynacja, bo tu dochodzą nas słuchy, że obóz rządowy próbuje coś tam gmerać przy tej ordynacji. I wtedy przyjdzie weryfikacja także pod kątem naszych osobistych, prywatnych wyników wyborczych. I się okaże, że politycy Porozumienia nie dość, że można im zaufać i są lojalni, to dwa, generują dobre wyniki na listach wyborczych. Także myślę, że jest przed nami przyszłość, przede wszystkim może nam zaufać, my nie zawodzimy Polaków. Z tym generowaniem dobrych wyników to też nie zawsze tak wygląda, nawet przewodniczącego wynik w Krakowie, jeżeli dobrze pamiętam, to ostatnie wybory 2015-19 to potężny regres zanotował. Ale to wciąż było dwa razy więcej niż obecny marszałek Sejmu Ryszard Terlecki z tego samego okręgu wyborczego. Ja powiem szczerze, z mojego okręgu wyborczego dwóch kandydatów Porozumienia weszło do Sejmu na 5 mandatów. Ja z ostatniego miejsca zrobiłem 3 wynik. Naprawdę nie czuję jakiegokolwiek kompleksu. Wierzę w to, że własną pracą, ale także tym, w jaki sposób przepracowało się tą kadencję, można liczyć albo zabiegać i prosić Polaków o zaufanie i liczę, że jestem przekonany, że moi koleżanki, moi koledzy z Porozumienia na takie zaufanie zasługują. A to może być koniec Porozumienia? Dlaczego koniec? Dlatego, że mówił pan przed chwilą, że samodzielny start możliwy nie jest. Na to siły po prostu nie macie. A jeżeli chodzi o tę współpracę, no też póki co żadna nie zapowiada się jakoś w szczególnie radosnych barwach. Tak jak powiedziałem, jesteśmy na etapie tańca godowego. Cierpliwości trzeba poczekać. Jestem przekonany, że posłowie Porozumienia będą w przyszłym parlamencie. A mówił to Michał Wypij, poseł Porozumienia właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia panu posłowi. Życzę miłego weekendu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Państwu dziękuję też za uwagę. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz państwa na ostatnie w tym tygodniu spotkanie z Kamilą Biedrzycką i programem Ekspres Biedrzycki.
dobry Państwu w piątek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkania. Konkretnie 3 spotkania. Jako pierwszy generał Mieczysław Bieniek. Po godzinie 9:30 były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej i około godziny 10:00 Robert Pszczel, czyli dyplomata i były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Nie tylko o kwestiach ukraińskich będziemy rozmawiać, ale po kolei. Zaczniemy od tego, że rosyjski atak na elektrownię węglową pod Lwowem oraz próba zneutralizowania go przez ukraińską obronę przeciwlotniczą były przyczyną tragedii, do której doszło w Przewodowie. Tak ustalili dziennikarze Gazety Wyborczej. Dziennik potwierdził informację o tym, że polskie władze bardzo szybko dowiedziały się o tym, do kogo należy rakieta. Jednak, jak dodaje, zapadła konsternacja, w jaki sposób to komunikować. Nikt chyba nie jest zaskoczony takim wnioskiem, bo tej komunikacji ewidentnie brakowało. Wielu twierdzi, że sama reakcja polskiego rządu na zaistniałą sytuację była bardzo dobra. Pochwały od sojuszników zbieramy w tej sprawie, natomiast jedynym minusem całej tej sytuacji była fatalna komunikacja ze społeczeństwem, które już od wielu, wielu godzin, zanim ktokolwiek w tej sprawie się wypowiedział, miało informacje dotyczące tego, co dzieje się w Przewodowie, a właściwie informacje o tym, że dzieje się coś złego i w bardzo dużej niepewności. Przez bardzo długi czas wszyscy czekali na jakiekolwiek informacje ze strony polskiego obozu władzy. Nie doczekaliśmy się ich przez wiele godzin, więc zbieraliśmy informacje od agencji informacyjnych, od rządów innych państw, chociażby państw bałtyckich czy Stanów Zjednoczonych. I to jest ogromny minus i ogromna nauczka na przyszłość i taki sygnał do obozu władzy, co poprawić, jeżeli chodzi o komunikację społeczną, bo w tej sytuacji, no, jeżeli nie ma informacji, to pojawia się panika, to pojawiają się spekulacje, a to są ostatnie rzeczy, których potrzeba nam w takim momencie. W związku z tym także dziś mówi się o tym, że podczas zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę wojska rosyjskie wystrzeliły we wtorek, doskonale to Państwo wiedzą, bo już o tym mówiliśmy, ponad 100 rakiet. Celem jednej z nich była właśnie elektrownia znajdująca się 60 km od Lwowa. Aby ją zneutralizować, tę rosyjską rakietę, ukraińska jednostka stacjonująca w okolicy Lwowa odpaliła 3 lub 2, w zależności od źródeł informacji, pociski z mającego na wyposażeniu zestawu rakiet S-300. W jednym z nich nie włączył się samolikwidator po minięciu celu. To jest dokładnie taki scenariusz, o jakim mówił wczoraj u nas w programie pułkownik Piotr Gąstał, więc pozdrawiamy pana pułkownika i jego intuicję oraz wiedzę dotyczącą wojskowości i tego, co się mogło wydarzyć, bo właśnie dokładnie taki scenariusz pan pułkownik wczoraj u nas w programie nakreślił. W związku z tym, że był to nieszczęśliwy wypadek, tak to trzeba nazwać, polski rząd nie zdecydował się na prośbę o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli na takie nasilone konsultacje, które ewentualnie miałyby doprowadzić do uruchomienia artykułu 5. O tym oczywiście nie ma mowy, dlatego że nie ma też mowy o jakimś intencjonalnym ataku na terytorium Polski. Niemniej, no, trzeba pochylić się nad procedurami, bo wielu twierdzi, że musimy być przygotowani na prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej, na to, że w dalszym ciągu rosyjska armia będzie atakować obiekty znajdujące się bardzo blisko polsko-ukraińskiej granicy. W związku z tym pojawia się wielki znak zapytania, jak uniknąć tego typu tragedii, jaka wydarzyła się w Przewodowie we wtorek. Pojawiają się różne teorie na ten temat. Niektórzy twierdzą, że powinniśmy dołączyć, a właściwie uruchomić taki system ostrzegania obywateli, którzy mieszkają przy granicy z Ukrainą. Pana generała Mieczysława Bieńka na pewno o to zapytamy. Co można w tej sytuacji zrobić? Jak poprawić bezpieczeństwo i samopoczucie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych obywateli, bo jest to niezwykle istotna sprawa. Ale jak mówię, nie tylko o Ukrainie będziemy dziś rozmawiać, dlatego że wiele rzeczy dzieje się, drodzy Państwo, w polskiej polityce. Niedobrych do końca i o tym musimy pamiętać, o tym musimy mówić i będziemy mówić, spokojna głowa. Będziemy mówić między innymi o tym, że Sejm przyjął ustawę rozluźniającą regułę podatkową. Jak twierdzą eksperci, no to jest po prostu absolutnie kreatywna księgowość już ze strony rządu, a ustawa budżetowa przestała być jakąś formą trzymania w ryzach wydatków, przychodów państwa i w tej chwili właściwie nie wiadomo, na czym stoimy, jeżeli chodzi o
polski budżet. Kiedyś właśnie pokazywała to ustawa budżetowa, założenia inflacyjne, założenia dotyczące deficytu. No, w tej chwili to wszystko właściwie można wyrzucić do kosza, bo to, co zrobił wczoraj Sejm, powoduje, że właściwie nikt już nie ma kontroli nad tym, jak są wydatkowane w Polsce pieniądze. Poprawki zostały złożone przez Prawo i Sprawiedliwość i dotyczą one ograniczenia stosowania ulgi na przykład na kwestie działalności górniczej. No, tam jest mnóstwo takich szczegółów, o których dzisiaj także Państwu będziemy mówić, które powodują, że informacja o skutkach budżetu i tych założeń ustawy budżetowej no, w tej chwili jest bardzo mocno ograniczona i daje tak naprawdę pole do gigantycznej interpretacji przez rząd. To jest bardzo niedobre dla polskiej demokracji. Tak oceniają eksperci. Pytanie, co na ten temat powiedzą politycy. Ja już wczoraj Państwu wspominałam także o wyroku w sprawie przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. On co prawda zapadł już czas jakiś temu, ale Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej postanowił opublikować uzasadnienie. No i to uzasadnienie w dużym skrócie można określić jako takie widmo polexitu, gdybyśmy mieli traktować je literalnie i gdybyśmy właściwie mieli przełożyć to uzasadnienie orzeczenia Trybunału na praktykę życia codziennego. W dużym skrócie tam mowa jest o tym, że prawo europejskie nijak się ma do polskiej konstytucji i nie przeszkadza Trybunałowi to, że prawo nie działa wstecz, dlatego że wszelkie na przykład orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej według Trybunału Julii Przyłębskiej nie mają prawa bytu, także jeżeli chodzi o wyroki, które już zapadły w przeszłości. Co to tak naprawdę oznacza dla Polski i dla naszej bytności w strukturach Unii Europejskiej, o tym także będziemy dziś rozmawiać i oczywiście będziemy także mówić o... Właściwie nie wiem, niektórzy nazywają to dziuplą Sasina, drodzy Państwo, ale to w dużym skrócie chodzi o to, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych powstał gabinet antypodsłuchowy. Gabinet, za który zapłaciliśmy jako podatnicy 1 000 000 złotych. Niemal 1 000 000 złotych, dokładnie 912 tysięcy. Gabinet ma być wyposażony w najwyższej klasy sprzęt antypodsłuchowy. No niestety Ministerstwo Aktywów Państwowych pod wodzą Jacka Sasina nie odpowiedziało na pytania dziennikarzy w tej sprawie, więc jesteśmy skazani na informacje dziennikarskie, aczkolwiek, jak sądzę, one są bardzo rzetelnie przedstawione w tej kwestii, więc o tym także nie zapomnimy. O kwestii kosztów związanych z asekuracją polskich piłkarzy do Kataru przez F-16. Nie wiem, czy powinniśmy mówić, bo sprawa jest tak żenująca pod względem propagandowym, że właściwie powinniśmy spuścić na to zasłonę milczenia, ale ważne pytanie chyba, ile to mogło kosztować i czy jesteśmy w takiej sytuacji finansowej i budżetowej jako państwo, że możemy sobie pozwolić na tego typu obrazki. Bardzo ładne. Owszem, pytanie tylko, czy rozsądne. To wszystko dziś u nas w programie. Zapraszam Państwa. Przypominam, generał Mieczysław Bieniek, później Tomasz Siemoniak i na koniec Robert Pszczel. Zaczynamy od rozmowy z panem generałem. Zapraszam. To jest ogromnie trudna sytuacja i absolutnie nie jest chyba dla nikogo dziwne, że są emocje i że również są emocje prezydenta. Prezydent też ogromnie przeżywa to, co dzieje się ze społeczeństwem, które przecież jest jego społeczeństwem, które go wybrało na ten urząd i za które czuje się odpowiedzialny, więc to jest, proszę Państwa, tak, że każdy chce zobaczyć swoje własne dowody. Ja mówiłem do Państwa to, co mówiłem na podstawie tego, co przekazali mi nasi śledczy, co przekazali mi przedstawiciele polskich służb, materiałów, również dokumentów, które mi zostały przedstawione i to, co Państwo usłyszeliście ode mnie wczoraj i od pana premiera w kwestii tego, jakie były przyczyny tego tragicznego zdarzenia, które miały tutaj miejsce. Powtarzam jeszcze raz, w naszym przekonaniu i w przekonaniu naszych ekspertów zdecydowanie niestety wypadku, absolutnie niezamierzonego. To nie było tak, że ta rakieta była wymierzona w Polskę, to nie było tak, że można to potraktować jako atak na Polskę. Za granicą naszą toczy się wojna. Rosja wystrzeliła kilkaset rakiet przeciwko Ukrainie, Ukraina się broniła i w trakcie tych działań niestety stało się to, co się stało. Myślę, że pan prezydent Zełenski również w tej chwili zbiera informacje i zbiera materiały od i dowódców wojskowych armii ukraińskiej i ukraińskich służb. Każdy po prostu realizuje to we własnym zakresie. Stany Zjednoczone mają swoje informacje. My mamy, Polska ma swoje informacje. Ukraina też z całą pewnością ma swoje informacje. Cóż mogę więcej w tej sprawie komentować? Na razie nie odnaleziono żadnych śladów drugiej rakiety na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji i były dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe w Iraku. Kłaniam się, panie generale, dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie generale, nie mamy już wątpliwości chyba, a jeśli tak, to proszę mnie poprawić, co wydarzyło się w Przewodowie i czyja rakieta spadła na tereny przy granicy z Ukrainą. Wszelkie źródła, choć jeszcze nie potwierdzone oficjalnie, mówią o tym, że to był nieszczęśliwy wypadek i kwestia pocisku antyrakietowego wystrzelonego przez stronę ukraińską. Tak, tych wątpliwości mamy coraz mniej. Ja zresztą tak na gorąco mówiłem, że zawsze pierwszy meldunek z pola walki jest fałszywy i stąd może ta wstrzemięźliwość w ocenie jednoznacznej tej sytuacji, ale było wiadomo, że to jest rakieta S-300, rakieta, która zwalcza pociski rakietowe i cele powietrzne. Było wiadomo, że ta rakieta została wystrzelona w celu zapobieżenia uderzenia rakiet rosyjskich na wrażliwe cele infrastruktury krytycznej. W tym przypadku była to elektrownia pod Lwowem. Czyli bardzo blisko polskiej granicy i w związku z tym, panie generale, pojawiają się pytania dotyczące bezpieczeństwa Polaków mieszkających przy granicy z Ukrainą. Pytanie, jak to bezpieczeństwo w obecnej sytuacji można zwiększyć, zważywszy na to, że Rosjanie, jak widać, no, wzmożyli jeszcze bardziej te ataki związane z infrastrukturą krytyczną, z obiektami cywilnymi, także tymi obiektami znajdującymi się bardzo blisko polskiej granicy. Co można zrobić w tej sytuacji? My jesteśmy od samego początku świadomi tego, że wojna tocząca się za granicą albo tuż przy naszej granicy, zresztą w początkowym etapie tej wojny, pamiętamy, był atak na obiekt szkoleniowy Jaworowo, gdzie zginęło dziesiątki ochotników, ale również zniszczono składy i magazyny. Te Jaworowo, 40 km od polskiej granicy, były atakowane również lotniska iwono-frankowskie. I od samego początku jesteśmy krajem sąsiadującym, przygranicznym. I ta gotowość i świadomość tego, że jesteśmy takim krajem, spowodowało wzmożenie naszej aktywności w zakresie rozpoznawania ewentualnych zagrożeń, obserwacji. Wiemy, że wzdłuż naszej granicy cały czas jest to pokrycie poprzez samoloty rozpoznawcze typu AWACS bądź Global Hawk. Została podniesiona na wyższy poziom gotowości bojowej nasz system obserwacji naziemnej. Mamy tam backbony, czyli radary, doskonałe zresztą radary, które śledzą wszystkie cele wzdłuż całej granicy, nie tylko tam na południu. I to jeden z naszych polskich radarów, który jest w systemie natowskim, wykrył trajektorię tego lotu. Oczywiście to się pokrywa z tym, co wykrył AWACS, plus do tego jeszcze mamy oświadczenie już w tej chwili bardzo umiarkowane strony ukraińskiej. To pozwoli nam wszystko ocenić wiarygodnie, z pełną stanowczością, jaka to była rakieta, skąd została wystrzelona i co było jej celem. Panie generale, tylko moje pytanie dotyczyło zwiększenia bezpieczeństwa ludzi mieszkających przy granicy. Co można zrobić, żeby oni czuli się bezpieczniej, żeby uniknąć kolejnych tego typu tragedii, bo one mogą się wydarzyć w kontekście rosyjskich ataków? Czy na przykład uruchomić jakiś system ostrzegania, bo o tym mówi się od wczoraj? Tak, tutaj ma pani rację. Przede wszystkim powinniśmy złożyć jeszcze wyrazy współczucia dla tych rodzin ofiar, tych niewinnie zabitych. Co powinniśmy zrobić? No ten system świadomości operacyjnej jest podniesiony na wysoki poziom. Tylko teraz, wykorzystując tą sytuację, albo inaczej, wykorzystując skutki tego, co się wydarzyło, powinniśmy się zwrócić jeszcze do NATO o wzmocnienie środkami obrony przeciwlotniczej, dodatkową baterię Patriotów, którą można było ustawić gdzieś tam w środku. Chociaż czas reakcji jest taki, że jest to bardzo trudne, żeby cały okres, cały ten teren pokryć. Pamiętajmy, że kiedy taka sytuacja miała miejsce w Turcji, chyba w 2016 roku, Turcja, kiedy kilkakrotnie samoloty rosyjskie przekroczyły przestrzeń powietrzną, Turcja poprosiła o pomoc NATO i NATO rozmieściło dodatkowe baterie Patriot. Między innymi jeden z tych samolotów Su-25, o ile pamiętam, został strącony. Natomiast tutaj dodatkowo potrzebujemy wdrożyć jeszcze procedury, bo widzimy, że czas reakcji na taką sytuację wymaga też kontrreakcji ze strony władz. My jesteśmy nie tylko tu oceniani jako Polska, jesteśmy oceniani jako państwo natowskie. I chyba nikt na świecie, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, a szczególnie z państwami tutaj naszymi, plus bałtyckie, plus natowskie, nie chcemy, żeby to był globalny konflikt. Bo jeśli byśmy to źle ocenili, jeśli by w ślad za tą rakietą poleciały kolejne ataki, to znaczy, że Rosja prowokacją swoją chce wciągnąć Polskę i NATO w ten konflikt. To nie jest celem Rosji. Ja jestem głęboko przekonany, że to był incydent, który spowodowany został właśnie błędem, jeśli chodzi o działanie tej rakiety. Natomiast
Pani pyta mnie o procedury. Oczywiście myśmy powinni również mieć na uwadze fakt, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa może uruchomić taką aplikację ostrzegającą obywateli, że w dniu tam dzisiejszym spodziewany jest zmasowany atak rakiet, powiedzmy, i środków napadu powietrznego Rosji na terytorium Ukrainy. Dzisiaj widzimy, że Rosjanie prowadzą tak zwaną wojnę totalną, bandycką wojnę totalną, ostrzeliwując cele na całe terytorium Ukrainy, włączając jej wschodnie tereny, chociaż bezczelnie zapowiadają, że oni nie prowadzą działań wzdłuż granicy, co jest nieprawdą, bo mamy kilka tego przykładów. Kolejną rzeczą, która wymaga również badania, skąd ta rakieta rosyjska została wystrzelona, czy rakiety rosyjskie, czy one zostały wystrzelone z Białorusi? Jeśli tak, to Białoruś po raz ponowny, czyli reżim białoruski Łukaszenki po raz ponowny będzie mógł być oskarżony o bandyckie działanie wspólnie z Rosją. To jest istotne. Teraz kolejne pytanie. Dobrze, jak możemy zareagować, mając świadomość, że może jakaś rakieta wpaść na nasze terytorium? Wie pani, lot takiej rakiety, te rakiety akurat S-300 są bardzo szybkie. Każda rakieta przeciwlotnicza jest bardzo szybka. Więc musimy tak, od momentu wykrycia do momentu podjęcia decyzji, przekazania tego celu, wykrycia, podjęcia decyzji i odpalenia, to jest też czas kilku sekund, kilkanaście nawet, no może kilka minut nawet. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę do końca ochronić całej granicy. Musielibyśmy umieścić środki przeciwlotnicze na terytorium Ukrainy, żeby mieć czas na reakcję, aby nie dopuścić do uderzenia w polskie cele. Tego nie zrobimy. To jest bardzo skomplikowana sprawa, bo musielibyśmy de facto być stroną konfliktu. Także nie ma chyba kraju na świecie, może oprócz Stanów Zjednoczonych, który jest w stanie pokryć całe swoje terytorium przeciwko uderzeniom przeciwlotniczym, chociaż wszyscy to robią tak, abyśmy byli odporni na to. Nawet ten słynny izraelski Iron Dome też ma luki w swoim systemie. Także chroni się obiekty infrastruktury krytycznej, miasta, zgrupowania wojsk, węzły. Całego terytorium nie da się pokryć tak, żeby żaden skrawek, centymetr naszego kraju był pokryty i był zabezpieczony przed uderzeniami. Także tutaj to jest dosyć skomplikowana sprawa, ale możemy podjąć sprawy proceduralne, wzmocnienie poprzez dodatkowe systemy przeciwlotnicze, które mogą partnerzy nam czasowo rozmieścić, użyczyć, dopóki nasz system NAREW, a później system Wisła nie będzie uruchomiony. My znajdujemy się w takim trudnym dosyć okresie, ponieważ nasze systemy przeciwlotnicze, a pamiętajmy, że obrona przeciwlotnicza to nie tylko rakiety, ale również i samoloty. Samoloty mamy w miarę nowoczesne, ale one są oddalone, one są w bazach. Dodatkowo mamy wzmocnienie samolotami sojuszniczymi F-22 Raptor, F-16 z innych krajów. Niemcy również zaoferowali pomoc w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej. To wszystko jest system systemów, ale w tej chwili dysponujemy tymi zmodernizowanymi rakietami NEBA i oczekujemy na uruchomienie systemu NAREW, czyli te pociski MBDA, a później Patrioty w ramach Wisły. Czyli ten okres musimy wykorzystać na to, aby wykorzystać tą solidarność sojuszniczą, system obrony przeciwlotniczej państw natowskich i oczywiście system rozpoznania i śledzenia celów. Ten system jest akurat bardzo dobry. Natomiast musimy mieć również środki do zwalczania, efektory, które mogłyby zniszczyć nadlatujące pociski. Panie generale, to co w takim razie powiedziałby pan dzisiaj osobom, które żyją, mieszkają, pracują przy granicy z Ukrainą? Bo wiadomo, że poczucie ich bezpieczeństwa zmalało w sposób absolutnie gigantyczny od wtorku i też z drugiej strony nie ma się co dziwić, prawda? Ta wojna trwa, według wielu trwać będzie jeszcze przez bardzo długi czas i no, oni pewnie też oczekują, czy od obozu władzy, czy nie wiem, od kogo jeszcze mogliby oczekiwać jakichś wskazówek na to, co zrobić, żeby to swoje bezpieczeństwo poprawić, szczególnie biorąc pod uwagę to, o czym mówi pan, czyli że nie ma stuprocentowej skuteczności żaden system antyrakietowy tak naprawdę. Ja mam bardzo dużo znajomych w tamtych rejonach, w Zamościu, w Frubieszowie. Wspólnie z nimi tego wieczoru i tego popołudnia rozmawialiśmy. Oni od samego początku tego, to są bardzo dzielni ludzie, bardzo dzielni, bardzo twardzi, no ale niestety no, sytuacja jest taka, jaka jest, no, mieszkają w tym rejonie. Oni mają tą świadomość od samego początku. Oni wiedzą, że państwo polskie stara się, robi wszystko, co może, ale również mają świadomość tego, że my nie jesteśmy w stanie wojny.
Po drugiej stronie granicy mają mnóstwo znajomych. Tam w tych rejonach, w Kulbieszowie, w Zamościu, tam nawet telefony komórkowe jak się włączy, to odbierają, włączają się operatorzy ukraińscy od razu. Ci ludzie mają tego świadomość. No, wiedzą również, że nie zostaną pozostawieni sami. Wiedzą również, są świadomi tego, co się dzieje w Rzeszowie, co się dzieje w tych pasach przygranicznych, gdzie są te przejścia. Widzą ruchy towarów, sprzętu, prawda, sprzętu wojskowego. No, mają tego świadomość. No, niestety żyją tą świadomością i my musimy zrobić wszystko, aby tym ludziom pomóc. My jako państwo, ci ludzie od samego początku konfliktu byli zaangażowani, a to w transporcie ludzi, a to w pierwszym etapie przyjmowaniu ich do swoich hoteli, do swoich mieszkań, do sal gimnastycznych. Zarówno władze samorządowe tych rejonów, jak i władze wojewódzkie. No i oczywiście cały ten system społeczeństwa obywatelskiego został w to zaangażowany. Teraz trudno mi powiedzieć, bo ja nie jestem w tym procesie decyzyjnym, ale myślę, że państwo polskie wykorzysta tę okazję, aby wzmocnić system obrony przeciwlotniczej poprzez no, nie poproszenie, bo poprzez zwrócenie się do sojuszników o rozmieszczenie dodatkowych sił obrony przeciwlotniczej. Bo wiemy, że Amerykanie mają swoją baterię, jedną na południu, drugą na północy, ale te baterie w większości chronią jakieś tam określone odcinki i zgrupowanie wojsk amerykańskich, jak również odcinki terenów, w którym oni się znajdują. Panie generale, to w tym kontekście chciałam zapytać pana o decyzję polskiego rządu, dla wielu bardzo szokującą, dotyczącą tego, że nie przyłączamy się do budowy wspólnego systemu antyrakietowego, tego europejskiego, do którego przyłączają się największe państwa, łącznie z Wielką Brytanią, a nawet Finlandią, która jeszcze nie jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Polski rząd mówi nie, my w tym projekcie udziału brać nie będziemy. Jak pan to ocenia? Budujemy bardzo wiarygodny system obrony przeciwlotniczej, bardzo nowoczesny, wielowarstwowy, bazujący na rakietach krótkiego, średniego i bardzo i więcej niż średniego systemu. I on jest dosyć zaawansowany, ten program. Pierwsze baterie Patriotów będą przychodziły. W systemie NAREW rakiety MBDA będą również CAMS, te będą brytyjskie, będą wkrótce dostarczane. Mało tego, komponenty tych rakiet będą również produkowane w Polsce. Natomiast to jest inicjatywa Unii Europejskiej pod przywództwem Niemiec. To jest, ten projekt znajduje się w fazie początkowej, takiej inicjującej. Być może to zaważyło, że nie chcemy rozdrabniać swoich środków finansowych i organizacyjnych na dwa projekty. Chociaż wcześniej czy później ten cały system zostanie zintegrowany z systemem obrony przeciwlotniczej NATO, który już istnieje. Niektórzy, panie generale, przepraszam, że wchodzę w słowo, zwracają uwagę na to, że realizacja tego projektu, który już ruszył, czyli tej współpracy z Wielką Brytanią, jeżeli chodzi o system antyrakietowy, nie wyklucza współpracy także, jeżeli chodzi o budowę tej tarczy europejskiej i że właściwie rozsądnie by było jednak podzielić tutaj uwagę na oba kierunki, żeby nie zostać w którymś momencie z ręką w nocniku. Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że tutaj budujemy tak zwaną europejską tożsamość bezpieczeństwa, bo w tej chwili w dużej mierze, w 70% cały ten system bezpieczeństwa europejskiego jest oparty na możliwościach Stanów Zjednoczonych. W przyszłości być może, że Stany Zjednoczone będą zaangażowane w innych rejonach świata, więc musimy taki system budować. I niewykluczone jest, że ten system jest zintegrowany z tym właśnie natowskim systemem obrony powietrznej, bo musi być zintegrowany ze względu na to, że na 30 państw natowskich w tej chwili, a wkrótce 32, 26 tych państw jest członkami również Unii Europejskiej, więc tutaj jakbyśmy podwoili siły i środki, prawda? Musimy być kompatybilni bardziej, a nie konkurencyjni. Właśnie, czyli lepiej współpracować niż konkurować, rozumiem, z partnerami z Unii Europejskiej. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Panie generale, wracając do tego, co planuje w najbliższym czasie Federacja Rosyjska. Mówi pan, że to, co wydarzyło się w Przewodowie, z pewnością było incydentem i z pewnością nie było zamierzone, jeżeli chodzi o Rosję, bo Rosji, jak rozumiem, nie zależy na eskalacji konfliktu w stronę państw natowskich. Mówiąc krótko, Rosja nie chce III wojny światowej i tego jesteśmy pewni. Z przekonaniem bardzo silnym, tak jak od samego początku mówiłem, że broń jądrowa nie będzie użyta w tym konflikcie taktyczna, tak mówię o tym, że nie leży to w interesie Rosji, tym bardziej po serii spotkań, które Rosjanie odbyli, między innymi z przywódcą silnego sąsiada, jakim jest Chiny,
Xi Jinping wyraźnie powiedział i wyraźnie chyba podkreślał, tego tak oficjalnie nie wiemy, ale wiemy z nieoficjalnych źródeł, że ostrzegł Rosję przed eskalacją tego konfliktu. Chinom zależy na wygaszaniu tego. Chinom zależy też również na osłabieniu Rosji, ale nie aż na takim osłabieniu, żeby Rosja nie mogła się z kolan podnieść. Widzimy, że klęski, które ponosi Rosja na polu działań konwencjonalnych, ale również w środku Rosji widzimy osłabienie jej gospodarki, widzimy wydawanie miliardów na prowadzenie tej wojny, widzimy również straty spowodowane sankcjami, bo one jednak są. Mimo że Rosja sprzedaje ropę, gaz innym państwom tamtego kierunku Azji Południowo-Wschodniej, ale za 1/3 albo za połowę swojej ceny. Także to wszystko ma swoje reperkusje w postaci tego, że coraz częściej słyszymy głosy, ale również te głosy z Rosji, żeby nie eskalować konfliktu, a szukać jakiego rozwiązania, które by pozwoliły Rosji wyjść z twarzą z tego konfliktu, który same sprokurowały. No dobrze, ale pan widzi w jakiejkolwiek osiągalnej dla nas, jeżeli chodzi o naszą wyobraźnię, perspektywie czasowej, jakieś okoliczności, które spowodują, że a, Ukraina nie zostanie pokrzywdzona, b, Rosja będzie w stanie wyjść z twarzą, c, spotkają się w jakimś takim punkcie obydwa te państwa, że będzie w ogóle można myśleć o rozmowach pokojowych. Na razie to się wydaje absolutną abstrakcją. No właśnie, tak jak pani powiedziała, każda ze stron ma swoje cele. Żeleński w 10 punktach na szczycie G20 wyartykułował te cele, bo na jego również wpływają różne cechy albo różne środowiska, że jakoś to trzeba zakończyć. Ale on ma na myśli przede wszystkim swój kraj, swój naród, jego cierpienie i to, że sąsiad zagarnął mu 1/3 terytorium niemal. I to terytorium przemysłowego. Natomiast Rosja, tam dochodzą takie sygnały, że Rosja mogłaby się zgodzić na takie rzeczy, że ewentualnie wycofali swoje wojska do linii Donbasu, Ługańska. Krym może by został uznany jako rosyjska rzecz, ale demilitaryzacja i Rosja by była skłonna, ale pod warunkiem, że Ukraina nie wejdzie nigdy do NATO bądź do Unii Europejskiej. No te warunki nie są do przyjęcia przez Ukrainę, a tak samo warunki, które postawił Żołeński, są nie do przyjęcia. Więc obydwie strony muszą uzyskać jakiś status quo, jakąś pozycję negocjacyjną. Ale chociaż po tym, co zrobił Putin narodowi ukraińskiemu po Iziumiu, po Buczy, po Charkowie, po morderstwa. Oj, chyba utraciliśmy chwilowo połączenie z panem generałem. Panie generale, jest pan? Ktoś dzwonił do pana chyba. Tak, ale... Dobrze, kontynuujemy. Mówił pan o tragediach Ukraińców, tak. Tak, to jest niemożliwe w tej chwili, ale tak jak mówię, wojna to nie tylko starcia zbrojne na poszczególnych etapach, to nie tylko bombardowania, to nie tylko totalitaryzm w wykonaniu tych bandytów, ale to ekonomia, to gospodarka, to rozmowy dyplomatyczne, to w końcu morale, męczeństwo tych ludzi, którzy już 8 miesięcy walczą, a zbliża się okropna zima, dla nich będzie ona bardzo ciężka. W związku z tym, no i przywództwo. Przywództwo tutaj jest bez zastrzeżeń. Pamiętajmy, że on jest, Żeleński jest tylko też człowiekiem. Na niego też oddziaływują różne siły i dlatego to jego pierwsze, nawet przedwczorajsze oświadczenie, że to nie była rakieta ukraińska. Ja mu się dziwię trochę, chociaż później zweryfikował swoje stanowisko. On jest pod stałą presją tego, co się dzieje w kraju, pod presją również sił zewnętrznych i jego przywództwo musi być silne i takowe jest. I dlatego zdając sobie z tego sprawę, że wojna to nie tylko bitwy, to jest cały konglomerat tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem. Więc wcześniej czy później porozumienie pokojowe będzie musiało być zawarte i ktoś będzie musiał gwarantować wykonanie tego porozumienia. Tym ktośem będą silne państwa na świecie, takimi jakimi są Stany Zjednoczone, może Chiny, może Wielka Brytania, Francja, albo sąsiedzi bezpośredni. Ale żeby to zagwarantować, to trzeba mieć możliwości wymuszenia tego, aby te gwarancje zostały spełnione. Nie tak, jak to było po budapesztańskim porozumieniu, w którym to gwarantowano, że jeśli broń jądrowa zostanie oddana przez Ukrainę, to ona utrzyma gwarancję bezpieczeństwa od państw takich, które miały tą broń, czyli Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, a jednak to nie zostało dotrzymane. Panie generale, sam pan trochę wywołał ten temat, więc teraz słów kilka o reakcjach zarówno strony polskiej, jak i ukraińskiej po tym, co się wydarzyło we wtorek w Przewodowie. Najpierw od Zełenskiego zacznijmy. Czy pana zdaniem on jednak nie popełnił błędu? Ja rozumiem, że tutaj w grę wchodzą emocje, że jest poddany nieustannej presji, że śpi pewnie 3 godziny na dobę od 24 lutego, jest człowiekiem potwornie zmęczonym, na którym jest ogromna presja, no ale niemniej
mówił o sytuacji związanej z państwem, które jest najbliższym przyjacielem Ukrainy i od początku pomaga w sposób absolutnie nieoceniony. I teraz pytanie, czy on nie popełnił błędu także z tej perspektywy dyplomatycznej, ale również takich zwykłych stosunków polsko-ukraińskich, właśnie tą swoją pierwotną reakcją? Trudno mi oceniać jego stan ducha, ale wiem, że jest to silny człowiek. Wiem, że mogło mu się coś wymknąć nieopatrznie w pierwszym etapie i dlatego też złagodził swoją pozycję. Tym bardziej, że to, co pani powiedziała, jesteśmy najbliższym sąsiadem, przyjacielem. Społeczeństwo nasze dokłada dużego wysiłku i on może się bał powiedzieć tak to otwarcie, żeby niechęć strony polskiej nie obróciła się, albo części społeczeństwa nie obróciła się przeciwko niemu. Zdał sobie z tego sprawę, ale później jednak zreflektował się i myślę, że w ślad za tym pójdą jakieś inne sprawy. No po prostu kilka słów, jeśli to będzie już oficjalnie, takiego żalu, wyrażonego żalu i smutku, że niestety my, broniąc się, bo nikt Ukrainy nie oskarża o to, że oni przez pomyłkę ta rakieta spadła, że samolikwidator nie zadziałał, że operator nie spowodował, żeby ona wybuchła jeszcze, jeśli minęła cel, może nie zdążył. Nikt nie oskarża Ukrainy. No żal jest taki, że zginęli ludzie, no i, ale każdy to rozumie. I być może, że strona rosyjska też będzie to chciała wykorzystać, aby poróżnić w tej przestrzeni informacyjnej Polaków i Ukraińców, bo przecież setki troli tam siedzi i wypisuje różne bzdury, jak pani tam... No to bez wątpienia, to już się, panie generale, dzieje zresztą. Dobrze, a jeżeli chodzi o reakcję polskiego rządu w sprawie Przewodowa. Przez wiele, wiele godzin polskie społeczeństwo było skazane na nieoficjalne informacje, na czytanie Twittera, Facebooka, innych źródeł, agencji informacyjnych, informacji płynących od szefów innych rządów, chociażby krajów bałtyckich albo administracji amerykańskiej. Od naszego rządu informacji nie było przez wiele, wiele godzin. Czy to jest największa wina, którą ponosi polski rząd po tym, co się wydarzyło we wtorek? Czy pana zdaniem są jeszcze jakieś elementy, nie tylko związane z komunikacją, ale także z procedurami, które trzeba by było poprawić? No tak, rząd polski zdaje sobie z tego sprawę, że przestrzeń informacyjna w dobie rewolucji cyfrowej żyje. Ta informacja już się rozprzestrzeniła w mediach, ona chodziła, łącznie z tą dziurą taką wielką, którą ten pocisk spowodował. Być może rząd, kierując się zasadą, że słowa jak kule, jak się raz ich wystrzeli, to się już nie da zawrócić, może był bardzo oszczędny, wyrażając taką nadzieję i opinię, że nie mówi tylko jako Polska, tylko mówi jako przedstawiciel NATO, który ewentualnie powiedziałby, że to Rosjanie nas zaatakowali, bądź rosyjska rakieta spadła. Tutaj ten czas reakcji rzeczywiście był trochę długi. Można było, bo przecież CNN i inne rozgłośnie zachodnie już na ten temat mówiły, pokazując zdjęcia nawet, prawda? A myśmy jeszcze milczeli. Wtedy mógł wystąpić, rzecznik rządu w kilku oszczędnych słowach powiedzieć, że zdarzył się taki incydent, strona polska wspólnie ze swoimi partnerami bada okoliczności. Dalszy komunikat będzie za godzinę czy za dwie. Nie ma niebezpieczeństwa eskalacji tego, bo wiedzieliśmy, że nie ma, bo po kilku minutach nie było kolejnego wybuchu. Radary nie pokazały żadnych innych rakiet i te informacje mieliśmy z Centrum Operacji Powietrznej, znaczy rząd miał. I myślę, że taki krótki komunikat nikomu by nie zaszkodził. To bez wątpienia. Panie generale, dwie krótko, bardzo proszę, jeśli można, rzeczy na koniec. Pojawiły się informacje, że Rosja ma ogromne problemy z tym, żeby mobilizować kolejnych żołnierzy i wysyłać ich na ukraiński front. Mówi się nawet o tym, że ci, którzy odmawiają walki w Ukrainie i którzy zostali zmobilizowani, wysłani do Ukrainy, ale nie chcą walczyć, często trafiają do piwnic, gdzie są przetrzymywani w niehumanitarnych warunkach. Tak informują niezależni rosyjscy dziennikarze, między innymi z kanału Astra. O czym to świadczy, to wiemy, ale co nam to mówi, jeżeli chodzi o przyszłość armii rosyjskiej na ukraińskim froncie? No mówi nam to, co od samego początku mówiliśmy. Brak morali, brak motywacji. Brak przekonania do tego, że oni idą kogokolwiek tam wyzwalać. My już teraz wiemy i Rosjanie, do Rosjan to też dociera, a ilość tego gruzu 200, który dociera do Rosji, świadczy o tym, że to nie jest żadna operacja specjalna na ograniczonym terenie, tylko to jest krwawa najeźdźca wojna, w której to najeźdźcy ponoszą ciężkie straty. Ten efekt przedzierania się informacji do przestrzeni informacyjnej, do świadomości obywateli zaczyna już powoli dojrzewać. Nie będzie tych morali na wysokim poziomie i nawet generał Surowkin, którego tam wszyscy uważają za jakiegoś dobrego stratega, on nie odbuduje systemu dowodzenia, on nie odbuduje morali, on nie wyposaży w nowoczesny sprzęt. Ci młodzi żołnierze albo już ci starsi, którzy kiedyś tam służyli, trafiają na linię frontu niewyszkoleni, niewyposażeni, bez
wiedzę, co mają robić, wtłaczani są w jakiś system dowodzenia, który zupełnie się nimi nie zajmuje, nie dostarcza im żywności, informacji, nie mówi im, z kim mają współdziałać, gdzie mają się wycofać, czego przykładem były w ostatnich tygodniach masowe straty tych mobików, jak oni to nazywają, czy zmobilizowanych. Te straty rosyjskie wzrosły bardzo znacząco w ostatnim w tym czasie. Rosjanie próbują teraz organizować systemy obronne za Dnieprem, prawda, wzmacniając te pozycje, organizując jakoś system współdziałania i dowodzenia, przygotowując się na dalsze ewentualne działania wojsk ukraińskich, bądź przygotowując się do wiosennej jakiejś tam mini ofensywy czy kontrataków po wyszkoleniu tych zgrupowań, które są na terenie Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Tam jest wciąż około 150 tysięcy żołnierzy tych zmobilizowanych, których szkolą i jako tako wyposażają w sprzęt, który są w stanie jeszcze rozkonserwować, naprawić bądź wyprodukować. Panie generale, już tak zupełnie na koniec, diametralna zmiana tematu, ale jestem bardzo ciekawa pana opinii. Wczoraj nasi piłkarze wylecieli do Kataru na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, rzecz jasna. I ich samolot, wojskowy zresztą, którym lecieli do Kataru, wylatywał do polskiej granicy w asekuracji F-16. Jako polski generał, co pan uważa na ten temat? Czy to jest jakaś niepotrzebna propaganda, niepotrzebna pokazówka? Czy to jest tak, jak zwraca uwagę część widzów, że ja się czepiam i szukam dziury w całym, ponieważ i tak F-16 stacjonują na południu, w związku z tym nie wymagało to generowania kolejnych kosztów? Jaka jest pana opinia? Co pan sobie pomyślał, kiedy zobaczył ten obrazek? Przede wszystkim sercem jestem z naszą reprezentacją to piłkarską. To chyba jak my wszyscy. Tak, i życzę im, aby wracali z pucharem i z mistrzostwem i wówczas F-16 mogłyby wylecieć, żeby ich eskortować do Okęcie. Ale teraz myślę, że to było troszeczkę takie zadęcie. Godzina F-ów, jak pani wie, kosztuje bardzo, bardzo dużo. Oczywiście piloci muszą trenować. No ale trening w eskortowaniu to nie jest chyba głowa państwa, gdyby jakaś leciała z Waszyngtonu i tak dalej, bo są takie spektakularne czasami pokazania. Być może też chodzi o efekt taki, żeby pokazać, że mamy wyszkolonych pilotów, żeby strona tych ewentualnie przeciwników, adwersarzy naszych widziała to, że są gotowości nie tylko do działań bojowych, wsparcia i obrony powietrznej, ale również do tego, żeby spektakularnie pokazać, że eskortują naszych piłkarzy, którzy mają zamiar zdobyć Mistrzostwo Świata. No dobrze. Życzyłbym, żeby to zrobili i życzę, i wtedy z całą stanowczością będę prosił, aby jednak Efy, nasze władze, aby Efy doleciały i eskortowały ich z powrotem od granicy polskiej do Warszawy. Ale rozumiem, że według pana nie było to potrzebne, bo było zbyt kosztowne, po prostu. No może to uznano, że to jest trening eskortowania, ale albo sam trening pan mówi, że to żaden trening dla pilotów, eskortowanie piłkarzy. No tak, no trening jest, bo przecież dostosowanie prędkości samolotu pasażerskiego rządowego do prędkości samolotów naddźwiękowych, jakimi są F-16, to jest taki trening. Na przykład oni również trenują tankowanie w powietrzu i muszą zmniejszać swoją prędkość, żeby się podłączyć do tego przewodu tankującego. Czyli to taki też można powiedzieć. No dobrze. To nie będę tutaj komentował. Zamykamy oko. Komentarz nazywa się oko w takim razie, panie generale. Bardzo dziękuję. Spokojnego, dobrego dnia i dobrego weekendu dla pana. Generał Mieczysław Bieniek, państwa gościem. Pozdrawiam i do zobaczenia. Do widzenia, dziękuję. Państwa gościem już za chwilę były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Zapraszam. Tak jak państwo wiecie, niestety na wschodzie naszego kraju doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginęło dwóch naszych obywateli. Na ten moment wiemy, że 15 listopada Rosja, która przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na terytorium Ukrainy, doprowadziła do sytuacji, w której siły przeciwlotnicze ukraińskie musiały podjąć działania obronne. I dotychczas zgromadzone materiały przez polskie służby, ale również przez służby, z którymi współpracujemy, nasze służby sojusznicze, wskazują, że powodem tego wydarzenia, powodem tej eksplozji rakiety na wschodzie naszego kraju były działania obronne Ukrainy przeciwko działaniom ofensywnym Rosji, która od wielu miesięcy prowadzi działania zbrojne na terenie Ukrainy. Odpowiedzialność polityczna, odpowiedzialność moralna
w tym zakresie w pełni jest po stronie rosyjskiej. Nic nie wskazuje na to, że w tej chwili mamy do czynienia z jakimkolwiek bezpośrednim zagrożeniem dla naszego kraju. Też chciałem, żeby to jasno wybrzmiało. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z wydarzeniem bezprecedensowym w historii Polski. W związku z tym naszym celem było to, aby podawać Państwu informacje wyłącznie zweryfikowane, informacje, które są potwierdzone przez nasze służby oraz są skonsultowane ze wszystkimi instytucjami państwowymi oraz partnerami międzynarodowymi, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tym zakresie. W tym dniu, w którym doszło do tego tragicznego wydarzenia, informowaliśmy Państwa w tym zakresie, w jakim to było wtedy możliwe, o wszelkich informacjach, które są już znane i które są zweryfikowane. Błędne informowanie ewentualne mogłoby wywoływać gigantyczne konsekwencje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego też skupialiśmy się na tych informacjach, na tych faktach, które były w tej chwili możliwe do podania. Dlatego też po godzinie około północy mogliśmy podać kolejne informacje, a następnego dnia po zebraniu wystarczającej ilości informacji i weryfikacji tych informacji podać do publicznej wiadomości najbardziej prawdopodobne przyczyny zaistniałego tragicznego wydarzenia na wschodzie naszego kraju. Pan minister obrony narodowej, były minister obrony narodowej, Tomasz Siemoniak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Gorącą dyskusję przed anteną mieliśmy w sprawie F-16 eskortujących polską reprezentację. Wygląda na to, że nie tylko przez część z państwa i przez pana generała Bieńka została przegłosowana, ale nawet pan minister twierdzi, że nie ma się co czepiać, bo i tak te F-16 latają. Uważam, że czasami takie gesty są ważne. Pokazują, że to polscy podatnicy kupili te F-16 i czasami właśnie można też podkreślić, że w tak ważnym momencie jak wylot polskiej reprezentacji, one też są gdzieś przy zawodnikach, więc ja tutaj nie mam jakiejś takiej emocji. Pamiętam sam właśnie wiele razy prośby, jakieś pikniki, finał żużla, żeby przeleciał ten F-16 w minionych latach. No, niech ludzie mają też trochę tej satysfakcji, że Polska... Pojawiły się tylko w przestrzeni publicznej dotyczące gospodarności i tego, czy na pewno to było potrzebne ze względu na to, że wspomniał pan generał o tym, godzina latania F-16 to są gigantyczne pieniądze. Codziennie latają samoloty F-16. Asysta samolotowi pasażerskiemu jest jakimś tam elementem różnych ćwiczeń i tak dalej. No, ja nie mam... Oby to przyniosło szczęście. Zgadzam się reprezentacji i zamykamy wątek. Z generałem Bieńkiem, że jeżeli z pucharem będą wracać z Kataru, to niech wszystkie nasze F-16 lecą dookoła. To ja jeszcze się trochę wyzłośliwię na koniec, bo nie byłabym sobą, to ja nie wiem, ile F-16 powinno Igę Świątek eskortować. Tyle samo, co piłkarz. No problem w tym, że piłka nożna jest piłką nożną i zawsze już nią pozostanie. Dobrze, mamy zdecydowanie poważniejsze rzeczy do omówienia, panie ministrze. Zacznijmy od kwestii związanych z tym, co się wydarzyło w Przewodowie we wtorek. Jak pan ocenia wdrożenie i przebieg wszystkich procedur, które teoretycznie powinny być przygotowane i działać w takiej sytuacji? One zadziałały czy nie zadziałały, pana zdaniem? Zawiodła komunikacja z opinią publiczną. To widać, to chyba się wszyscy do tego zgadzają, bo niezależnie od tego, że jestem ostrożny w ocenianiu procedur, bo to łatwo siedzi się w fotelu przed telewizorem, gdzie tempo mediów jest znacznie większe niż tempo jakichkolwiek służb, wojska czy urzędników, więc ja rozumiem pewną ostrożność. Natomiast bardzo brakowało komunikacji ze strony prezydenta, premiera, tylko to ministra obrony. Media, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo to gdyby to były tylko informacje medialne, to jest jedna sprawa, ale my mieliśmy informację od administracji amerykańskiej, od ministrów krajów bałtyckich, czy głów państw nawet krajów bałtyckich. No trochę tak to było. Pani redaktor, była informacja ze strony amerykańskiej agencji AP, która się powoływała na urzędników. Nie było żadnego oficjalnego amerykańskiego komunikatu. I na tej podstawie wielu polityków, tak jak minister obrony Łotwy, pan Pabriks, zresztą znam go, no po prostu bardzo empatycznie zareagowało. Mi brakowało w okolicach, nie wiem, 20, nawet jeżeli nie ma pełnej wiedzy, nawet jeżeli nie było rozmowy z Amerykanami, że powinien prezydent, premier czy minister, już to nie jest rola wtedy rzecznika, tak? Powiedzieć, rozmawiamy, panujemy nad sytuacją, Polska jest bezpieczna. Znaczy, ja sam odebrałem tyle pytań, telefonów właśnie od ludzi przestraszonych bardzo tą sytuacją, tak? No bo te komentarze pierwsze były bardzo emocjonalne ludzi, tak? No się ludzie przestraszyli po prostu, są ofiary i co to oznacza?
Więc tego zabrakło. Niech rząd z tego wyciąga wnioski, że obywatele siedzący przed telewizorami fatalnie przyjmują to, że tylko widzą, że z kogutami błyskającymi na niebiesko jeżdżą samochody w różne miejsca i odbywają się różne spotkania i gremia. Będzie to na pewno wszystko bardzo dokładnie przeanalizowane, kto wiedział, no bo wygląda na to według mediów, że właściwie pełna wiedza była gdzieś w okolicach godziny 19. Słyszałem dzisiaj byłego ministra spraw zagranicznych, pana Czaputowicza, przecież z PiSu, z rządu PiSu, no, który dość krytycznie podchodził też do tego sposobu reagowania i czy używa się właściwych środków. Więc trzeba z tego wyciągnąć wnioski. A poza komunikacją? Poza komunikacją sądzę, że tutaj trudno bez wiedzy, jak to w środku wyglądało, jakoś krytykować. Jestem przekonany, że wojsko reagowało właściwie. Wojskowe radary jakby wykryły, zameldowano, gdzie trzeba. Akurat jeśli chodzi o przestrzeń powietrzną, Centrum Operacji Powietrznych, to jest część przestrzeni NATO. Działa to jakby bardzo profesjonalnie. Natomiast to jest kwestia poziomu politycznego już wtedy. To wojsko przekazuje i wtedy to się przenosi na poziom polityczny, jakiś sposób reagowania. Ja się boję, poza tym, z czego ten brak komunikacji wynikał. Moim zdaniem z tego, że mamy taką przedziwną sytuację, że realny, rzeczywisty ośrodek władzy to jest prezes Kaczyński i nie jest tak, że premier Morawiecki czy prezydent Duda sami podejmują decyzję, tylko myślą, co prezes, co z prezesem. Myśli pan, że Andrzej Duda też o tym myśli? No oczywiście, że oczywiście, że tak. Oczywiście akurat wystąpienie prezydenta Dudy było bardzo rozsądne, to bardzo, bardzo późnonocne. Myślę, że po północy to wielu ludzi już jakby poszło spać w takim poczuciu niepewności, poczuciu no, dość nieudanej przy całej sympatii do szefa BBN-u nowego i szacunku, no to nie była dobra konferencja, tak, gdzie ludzie czekali wiele godzin po to, żeby się niczego nie dowiedzieć, tak. Więc komunikacja, pokazał to prezydent Zełenski, pokazuje to Ukraina, jest absolutnie kluczowym elementem. Prezydent Zełenski w pierwszych dniach wojny obronił jakby morale, obronił zdolność do działania właśnie komunikacją, właśnie codziennym mówieniem, uprzedzaniem pewnych faktów. Nawet jeżeli nie ma się jakiejś wiarygodnej informacji do końca, to, że ktoś jest, działa, pilnuje, jest niesłychanie ważnym sygnałem. No A jak pan ocenia komunikację prezydenta Zełenskiego po tym, co się wydarzyło w Przewodowie? Taka pewna, jednoznaczna, nawet z lekką irytacją przekazana informacja, że to na pewno nie była rakieta ukraińska, później takie wycofywanie się rakiem trochę z tego. Ja myślę, że to może, nie wiem, czy mam rację, ale jednak jeszcze w obliczu działających tutaj wewnątrz troli rosyjskich zaszkodzić stosunkom polsko-ukraińskim. No pewnie z dzisiejszej perspektywy to był błąd, że tak szybko i tak jednoznacznie. Ja sądzę, że po prostu, tak jak zresztą on mówił potem, takie informacje mógł otrzymać od własnych sił zbrojnych i jest trochę tak, nie tylko w wojsku, ale w różnych dziedzinach życia, że podwładni czasem, żeby uspokoić przełożonych, pewne rzeczy przekazują i jest tempo, jest jakaś potrzeba szybkiego zabrania głosu. Więc ja sądzę, że tutaj akurat to był błąd, tak, że tak szybko w sytuacji, gdy nie było 100% pewności, zabrał w tej sprawie głos. Natomiast ja też widzę w tym to, że Polska jest niesłychanie ważna dla prezydenta Zełenskiego i dla Ukrainy. I naprawdę taka myśl, że oczywiście wiadomo, wina Rosji, odpowiedzialność, to wszystko jest jasne, ale że tak bliskiemu krajowi, jakim jest teraz dla Ukrainy Polska, który przyjął miliony uchodźców, te miliony przecież w Polsce mieszkają, Polacy wykazali ogromne serce, udzielamy ogromnej pomocy politycznej, wojskowej i że siły zbrojne Ukrainy popełniają jakiś błąd
i w związku z tym ginie dwójka Polaków, tak? Znaczy, to jest trudna sytuacja, bardzo tak? Bardzo trudna, oczywiście. Zaprawiony w tej komunikacji prezydent Zełenski przecież robi to przez miesiące, robi to doskonale, no, musiał się zmierzyć z bardzo trudną sytuacją taką, znaczy, że na szczęście po polskiej stronie te reakcje wszystkich polityków też z opozycji, czy, znaczy, były bardzo dojrzałe. Znaczy, to trzeba powiedzieć, że nawet jeżeli było to parę godzin tego milczenia, to co się działo następnego dnia, kiedy już ludzie oczekują trochę więcej, i było bardzo dobre, tak? To znaczy, że jasne wskazanie na Rosję jako sprawcę tego i zrozumienie, że przecież no, takie sytuacje no, mogą się zdarzać. Ukraińcy domagali się tego, żeby dopuścić ich do miejsca wypadku, do badania, i podobno zostali dopuszczeni. Agencja AFP informuje, że ukraińscy eksperci do Przewodowa przybyli. Rozumiem, że to dobrze i no tylko tak, może posłużyć sprawie. No tak, znaczy oczywiście to jest tak, że to Polska prowadzi to śledztwo, to postępowanie, i ja sądzę, że nie ma ani Ukraina, ani nikt na świecie jakichś podstaw, żeby nie mieć zaufania do naszych ekspertów, naszej komisji, zespołu, który tym się zajmuje. Natomiast wydaje mi się, że dla takiego dobrego wyjścia z tej sytuacji i relacji, tak, sądzę. No tutaj badanie miejsca tego upadku tej rakiety to jest jedno i eksperci pewnie zbadają każdy tutaj skrawek. Natomiast dlaczego z taką pewnością prezydent Biden mówił, co się zdarzyło? Ponieważ jasne było, że znają Amerykanie miejsce wystrzelenia tej rakiety od razu praktycznie, w czasie rzeczywistym, i w związku z tym no to tak naprawdę przesądza, tak? Bo jak się wie, skąd została wystrzelona, to badanie szczątków jest już jakby dodatkiem do tego wszystkiego, ale ja tu uważam, że z tego kryzysu wyjdziemy, bo interesy Ukrainy i Polski i Zachodu są tak mocne, tak wyraźne, tyle się zdarzyło, i tak zbieżne, że często. Tak, chociaż nie zawsze zbieżne będą. Że jedna tego rodzaju sprawa uczyni nas mądrzejszymi na przyszłość. Panie ministrze, mamy tutaj informacje z ostatniej chwili dotyczące wrześniowego uszkodzenia gazociągów Nord Stream. Pamiętamy, że w trzech miejscach on został uszkodzony. Mamy komunikat szwedzkiej prokuratury, która przekazała, tutaj czytam dokładnie państwu ten komunikat, że na uszkodzonych gazociągach Nord Stream odnaleziono ślady materiałów wybuchowych. W dochodzeniach prowadzonych na miejscu zbrodni na Morzu Bałtyckim dokładnie udokumentowano rozległe uszkodzenia gazociągów powstałe w wyniku detonacji. Teraz strona szwedzka wskazuje też, że rurociągi zostały poddane poważnemu sabotażowi. Jak poinformowano w komunikacie, na kilku przejętych i poddanych analizie przedmiotach obcych zidentyfikowano pozostałości materiałów wybuchowych. No to już się powtarza. Czyli właściwie chyba spełnia się to, co wszyscy przypuszczali, czyli jakaś rosyjska prowokacja, jak sądzę, czy nie? Nie jestem zaskoczony tym, że prokuratura odnalazła materiały wybuchowe, bo przecież takie rzeczy się nie zdarzają, żeby dwa gazociągi w jednym czasie się zepsuły, zniszczyły i żeby to było tego rodzaju mechaniczne uszkodzenie, tak? Natomiast no dajmy czas tej prokuraturze, ekspertom. Oni z pewnością dojdą do tego, kto winien, kto za tym stoi. Wszyscy zaprzeczyli, tak? Więc ktoś tu kłamie. No wie pan, Rosja zaprzecza nawet temu, że rakiety zrzuca na zachodnią Ukrainę, więc tak, przywiązujmy się do ich deklaracji. Więc absolutnie nie jestem przywiązany do tych deklaracji. I ja patrzę na tę sytuację, oczywiście mając taką wiedzę jak wszyscy. Ja nie widzę żadnej korzyści, jaką by miały z tego Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, a to są państwa, które byłyby w stanie w sensie takim operacyjnym, wojskowym coś takiego zrobić. No więc zostaje na placu boju jedno państwo, które jakby nie waha się używać tego rodzaju prowokacji, środków i tak dalej. Ale niech to się okaże i to będzie kolejny taki przyczynek do tego, że z Rosją nie warto żadnych interesów robić, bo są w stanie nawet coś takiego zrobić. Kończąc wątek ukraiński, tak to nazwę bardzo ogólnie, bo jeszcze o polskiej polityce słów kilka, dzieje się też bardzo dużo rzeczy. Jakie my wnioski
powinniśmy wyciągnąć po tym, co się wydarzyło w Przewodowie? Mam na myśli o takich bardzo praktycznych wnioskach już. Co powinniśmy zrobić, żeby ci ludzie, którzy mieszkają przy granicy, poczuli się bezpieczniej? Czy na przykład dobrym pomysłem, pana zdaniem, jest uruchomienie tych alertów RCB, które będą ostrzegały przed ewentualnymi ostrzałami? Czy można wzmocnić obronę wschodniej granicy, prosić NATO o dodatkowe baterie Patriot? Co by pan zrobił dziś w takiej sytuacji, gdyby nadal pan pełnił... O dodatkowych bateriach Patriot mówimy od miesięcy. Myślę, że tutaj ta sytuacja powinna być dodatkowym argumentem. Oczywiście z wiedzą, co się rzeczywiście wydarzyło. Tak czy inaczej potrzeba tych baterii Patriot. Potrzeba przyspieszenia umowy na kolejną partię 6 baterii, bo przypomnę, że został zawarty taki minimalny kontrakt tylko na 2 z opóźnieniem. To już nie wracajmy do Macierewicza, ale powinniśmy mieć od lat już ten system, nie mamy go. Więc powinniśmy poprosić sojuszników o to, żeby rzeczywiście wschodnia granica była tutaj obstawiona tego rodzaju sprzętem. Co do alertów RCB, no mam wątpliwości, no obserwuję to, co się dzieje w Ukrainie. Tam co kilka godzin są te alarmy. Czyli tak. Nieustannie żyliby i nasi obywatele Ukraina, w strachu. Tak, tak Ukraina, czasami to jest tak, że całe terytorium Ukrainy, no z wyjątkiem Krymu, tak, jest poddane tym alarmom. Tak, ludzie traktują to poważnie, biegną do schronów. I tak jest kilka razy dziennie. Nie wyobrażam sobie, żeby w taki sposób, tym bardziej, że dla rakiet, które lecą, nie wiem, kilkanaście sekund, kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów, to trudno taką wytyczyć granicę, gdzie tu akurat zaraz za granicą ten tragiczny zdarzenie miało miejsce, ale więc wydaje mi się, że trzeba to środkami wojskowymi, to znaczy i środkami politycznymi, tak, to znaczy Rosji bardzo mocno wskazać, znaczy w ogóle no, niedopuszczalne jest, że używa rakiet, niszczy infrastrukturę Ukrainy, ale że wszelkie działania w pobliżu granic sojuszników z NATO, w tym przypadku Polski, są nieakceptowalne, tak? Bo one prowadzą do tego rodzaju incydentów. I jeśli coś dobrego wynika z tego, co się zdarzyło, to jednak bardzo zdecydowana, szybka reakcja Zachodu. Prezydent Biden, który zebrał przywódców, tak? Znaczy wszyscy pokazali, że tutaj traktują tego rodzaju sprawę. Ona wyglądała na początku, przecież AP podało, że to rosyjskie rakiety. Wyglądała niesłychanie poważnie i Rosjanie otrzymali mocny sygnał od Zachodu, że każda próba eskalacji czy rozlewania tego konfliktu na inne państwa, zwłaszcza państwa członkowskie NATO, wywoła niesłychanie mocną reakcję. Jedności i solidarności NATO w tej kwestii pewny. No tak, ja sądzę, że tutaj widziałem to spotkanie, które prezydent Biden zorganizował. Deklaracje Niemców, że są gotowi patrolować swoimi samolotami. Znaczy ja myślę, że to jest tak, że jednak jest w NATO bardzo silne poczucie tej czerwonej linii, którą jest cokolwiek, co się dzieje. No bo jeśli się nie zareaguje na polską Lubelszczyznę, to każdy przywódca na Zachodzie ma świadomość, że całe NATO jest jakoś tam w zasięgu różnego sprzętu. To a propos czerwonej linii, teraz chciałabym przejść na ten pułap już polityczny, związany także z działaniami polskiego rządu wobec Unii Europejskiej. Jak trwoga to do Boga, chciałoby się powiedzieć. Mam na myśli to wystąpienie premiera Morawieckiego we wtorek w nocy właśnie, kiedy komentował, że jest w stałym kontakcie z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami z Unii Europejskiej, że rozmawiał z Charlesem Michelem, że rozmawiał z tym, tamtym, owym, dziesiątym. Nagle okazało się, że Unia Europejska w kwestii naszego bezpieczeństwa jest ważnym partnerem. Ale minęła chwila i mamy uzasadnienie do orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie zgodności Traktatu Unii Europejskiej z polską konstytucją. Wiemy, że to orzeczenie już zapadło czas jakiś temu i oczywiście uznano, że lwia część tegoż traktatu jest uznana za niekonstytucyjną z naszej perspektywy. No ale to uzasadnienie pojawiło się dopiero teraz i ono no, właściwie mrozi krew w żyłach, jeżeli chodzi o przyszłość Polski w Unii Europejskiej, bo gdybyśmy mieli to literalnie przełożyć na praktykę, to oznacza polexit, dlatego że według tego uzasadnienia
Polska nie powinna kierować się prawami Unii Europejskiej. Mało tego, jest tutaj także napisane, że Trybunał nie wyklucza, że podda ocenie wprost zgodność z konstytucją orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli te kary między innymi, które rosną z dnia na dzień coraz bardziej, włącznie z ewentualnym usunięciem ich z polskiego porządku prawnego ze skutkiem prawnym wstecz, jako orzeczeń nieistniejących. Pomijam, że sędziowie nie pamiętają o podstawowej zasadzie prawnej, że prawo nie działa wstecz. No, niemniej tutaj dochodzi do jakiegoś bardzo kolejnego poważnego antyeuropejskiego sygnału. Jak to czytać pana zdaniem? To przede wszystkim to nie jest żaden trybunał, tak? Tam zasiadają osoby, które no, nie mają żadnych uprawnień do tego, więc oczywiście w sensie politycznym jest to, ja sądzę, element wielkiej walki w obozie władzy tych, którzy jednak są za członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Mhm. I taką frakcją widać pani Przyłębska Myśli pan, że pani Przyłębska bardziej trzyma z Ziobrą teraz już niż z prezesem? Sądzę, że na obiady zaprasza pana Ziobrę, a nie prezesa? Nie wiem, co tam jedzą sobie, nie moja sprawa. Natomiast uważam, że absolutnie to jest element wielkiego podziału w obozie władzy, który widać nie przebiega tak prosto, że to tu jest Ziobro, a tu inni. Mhm. I że jest to działanie wbrew interesom Polski. Bo w takiej sytuacji, jak to pani redaktor powiedziała, jak trwoga to do Boga, to nie jest tak, że Unia to jest zupełnie coś innego niż NATO. To są te same państwa, ci sami przywódcy. Nie da się być dobrym członkiem NATO, liczyć na sojuszników, jeżeli się w Unii wojuje i wchodzi w konflikty. Kto w tej sytuacji osłabia więzi Polski z Zachodem, działa przeciwko interesom Polski. I czy to robi z jakiegoś wyrachowania, cynizmu, bo ja widzę w tym, co robi minister Ziobro, dużo takiej gry, takiego pozowania, takiego udawania tutaj. Czyli ten bałagan, takie przyciąganie, odciąganie kwestii unijnych, tak to nazwę ogólnie, to jest pana zdaniem po prostu wypadkowa totalnego bałaganu w obozie rządzącym, tak? Niczego więcej. Pani Przyłębska chce wysadzić w powietrze KPO i jakikolwiek cień porozumienia, który zaczął się rysować, miał być wniosek do końca listopada, mm-hmm. tak? Były zobowiązania. Października. A teraz już listopada. Więc jest silna kontrakcja. Przecież rok temu to się odbyło. Pewnie można było jeszcze 3-4 miesiące poczekać mm-hmm. z tym. Więc no taki chaos w obozie władzy w każdej sprawie, tak? Tutaj odkładają w sprawie sędziego Tulei postępowanie, a tutaj pokazują, że w ich rozumieniu Polska nie jest w Unii Europejskiej. Tak naprawdę to oznacza, wbrew traktatom, wbrew woli obywateli i wbrew, co w tym momencie najważniejsze, interesowi Polski po prostu. Znaczy Polska, Wielka Brytania mogła sobie pozwolić na Brexit, jest na wyspie, jest mocarstwem, ma bardzo silne podstawy do własnego funkcjonowania. My nie możemy sobie pozwolić na przejście do szarej strefy, bo są jakieś chore ambicje polityczne, kompleksy i postacie właśnie jak z jakiejś ponurej kreskówki. Pani Przyłębska, pan Muszyński, wiceprezes wulgarny, hejter internetowy, pani Pawłowicz, pan Piotrowicz. No przecież to jest jakiś cyrk to, co ci ludzie wyprawiają. Cyrk cyrkiem, panie ministrze, a według najnowszego sondażu Ibris w dalszym ciągu Zjednoczona Prawica prowadzi 33,8, czyli w ogóle wzrosło to poparcie dla Zjednoczonej Prawicy. Koalicja Obywatelska na drugim miejscu 27,6. I teraz pytam zupełnie poważnie. Czy nad Koalicją Obywatelską, nad Platformą jest jakiś szklany sufit, którego wy z jakiegoś powodu nie jesteście w stanie przebić? Nie, nie ma takiego sufitu. Ja sądzę, że ogólna sytuacja, właśnie ta sytuacja wojenna, obawy, bardzo mrozi tutaj polską scenę polityczną, tak? To znaczy, że nie ma dużych... Czyli wojna działa na korzyść PiS, mówiąc krótko. No, PiS jest coraz słabszy, tak? Bo jeśli zobaczyć jakąś tendencję ostatniego roku... 34% panie ministrze, miał w wyborach powyżej 40. No, ale to jest też 8 lat po wyborach prawie, że... Nie, ja mówię o ostatnich wyborach, tak? I o sondażach nawet jeszcze rok temu. Więc ja sądzę, że to jest tak, że bardzo powoli następuje taki zjazd PiS-u po równi pochyłej. Opozycja wciąż ma przewagę, bo jeżeli sumować właśnie w każdym sondaży te procenty, to ciekawe, bo na trzecim miejscu wysunęła wyżej, się Lewica. To ciekawa, Szymona Hołownia. Ciekawa sprawa. Natomiast liczy się suma głosów opozycji demokratycznej. I ja nie wierzę w żadne szklane sufity, ani dla PiS-u, ani dla nas, ani dla kogokolwiek, tak? Znaczy, że emocje dziś są przymrożone właśnie
bo COVID, bo wojna, bo drożyzna. Natomiast ten rok będzie bardzo dynamiczny w polityce, w sondażach. Zobaczymy tutaj. Czy jest pan optymistą nadal? Ja nie wiem, czy jakby kto na tym skorzysta, tak? Wierzę, że my i wszystko zrobimy, działamy, pracujemy, jeździmy. Nie ma szklanych sufitów. To znaczy, ja pamiętam, jak mówiono, no dobrym będzie kontrkandydatem dla Hillary Clinton, Donald Trump, bo ma szklany sufit. Przebił. Nie ma szklanych sufitów. Ani dla PiSu, ani dla Platformy, ani dla nikogo w opozycji. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. To już pozostawiamy Państwa ocenie. Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za wizytę. Dziękuję bardzo. Spokojnego, dobrego dnia. A u Państwa już za chwilę Robert Pszczyl, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Zapraszam. Сьогодні маємо важливі міжнародні результати. Продовжено нашу експортно-зернову ініціативу. Попри всі складнощі, попри різноманітні маніпуляції Росії, будемо і надалі експортувати агропродукцію через наші чорноморські порти. Це дуже конкретна річ, те завдяки чому світ бачить значення України. За час від 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли вже понад 450 суден, загальний обсяг продовольства 11 мільйонів тонн. Дуже важливе рішення ухвалено в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малайзійський Боїнг в небі над Донбасом у 2014 році. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці і забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня. Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України. Первісний злочин, який породив усі інші скоєні рашистами від 2014 року. Це те, без чого насправді неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави. Коли всі вбивці і кати будуть засуджені, коли їхні командири і політичний дах отримують справедливі вироки, коли Росія відшкодує усі збитки, завдані російською агресією, це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру. Ми маємо всі можливості, щоб це забезпечити. Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримує свою юридичну відповідь. Сьогоднішнє рішення в Гаазі – це добро. Robert Pszczel, dyplomata, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, już z nami, gościem Państwa Ekspresu Biedrzyckiej. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Z pozoru proste, ale myślę, że nie do końca. Pytanie na sam początek. Jak Pana zdaniem sytuacja, do której doszło we wtorek, czyli to, co wydarzyło się w Przewodowie, skomplikuje relacje, jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, jeżeli chodzi o kwestie związane w ogóle z tymi dwoma światami, czyli NATO-Rosja. Czy to jest wydarzenie, które Pana zdaniem rzeczywiście w realny sposób może coś zmienić, może nie na froncie, ale właśnie w relacjach, które są niezwykle ważne? No to jest ważne pytanie, ono nie jest proste, bo, ale sądzę, że można na nie odpowiedzieć. Chodzi o to, że tu jest wiele wątków w tej sprawie. Pierwsza rzecz, co się tyczy, może od tego zacznijmy, co się tyczy relacji polsko-ukraińskich i ukraińsko-sojuszniczych, może tak, bo tu jednak jest już jesteśmy na tym etapie. To wydaje mi się, że nie ma żadnych powodów, nie ma żadnych przyczyn, nie ma... Nie jest to w niczyim interesie, na pewno nie jest to w interesie Ukrainy, aby miało dojść do jakiegokolwiek pogorszenia czy w ogóle jakiegoś zgrzytu poważnego. Natomiast musimy w takich sytuacjach też jasno opisywać, co się dzieje i jasno przedstawiać sytuację tak, jak my to widzimy. No jednak w momencie, kiedy jest przedstawiana wersja, którą podzielają, mówię oczywiście o tragicznym wydarzeniu w Przewodowie, tak? Bo zginęły przecież dwie osoby. I wszystkie państwa NATO na czele z Polską, Stanami Zjednoczonymi, które jak gdyby pierwsze się wypowiadały na ten temat, ale nie tylko.
ale jest już stanowisko wstępne oczywiście, bo toczy się dochodzenie, ale które jednoznacznie stwierdza, i to jest absolutnie najważniejsze, że nie ma żadnych dowodów świadczących o tym, że to, ten pocisk, ta rakieta, która spadła na terytorium Polski, czyli na terytorium NATO, była, nie była jak gdyby częścią zaplanowanego ataku. To miało ogromne znaczenie z punktu widzenia dalszej kwalifikacji tego czynu i dalszego postępowania. I nikt, i to było powiedziane publicznie przez prawie wszystkich, nikt w żaden sposób nie obarcza winą za tą sytuację strony ukraińskiej. Czy to był pocisk w ramach obrony przeciwlotniczej, przeciwpowietrznej, którą Ukraina używała do obrony swojego terytorium, co jest zrozumiałe, który jak gdyby no, po prostu spadł niechcący na terytorium polskie. Czy to na przykład jest nawet rakieta rosyjska, która została strącona, ale prawda upadła? To nie jest wina Ukrainy, odpowiedzialność ponosi Rosja. I o ile na początku faktycznie można było zrozumieć pewne jak gdyby emocje po stronie ukraińskiej, ale no, przyszedł taki moment i sądzę, że dobrze się stało, że wiele osób starało się te emocje troszkę schładzać, no to po prostu, no, jeśli Ukraina ma jakieś dowody, a to minęło już ponad dwa dni, to powinna już je dawno przedstawić, prawda? Ja sądzę też, że dopuszczenie, bo taka jest decyzja, to jest dobra wola ze strony polskiej, jest dobrym krokiem, mówię o dopuszczeniu ekspertów ukraińskich do tego dochodzenia i po prostu tu nie ma tak naprawdę sporu, więc jeśli ktoś by chciał, bo niebezpieczeństwo jest następujące, że oczywiście można zrozumieć, iż wiele osób, czy większość Kijowa chciałaby, prawda, jeszcze większego zaangażowania, wręcz bezpośredniego w ten konflikt ze strony NATO, no ale na razie nie ma takiego konsensusu politycznego i to jest coś, co po prostu, no niestety z bólem, ale nasi ukraińscy przyjaciele muszą zrozumieć. A to jest ważne, dlatego że wszyscy wiemy, wszyscy się zgadzamy, że kluczem do skutecznej obrony dalszej Ukrainy przed inwazją rosyjską i wygraniem tej wojny, mówiąc wprost, jest dalsza i to nawet zintensyfikowana forma wsparcia zarówno na płaszczyźnie wojskowej, ale i finansowej, jeśli chodzi o sankcje, jeśli chodzi o pomoc energetyczną, no i oczywiście dalszą pomoc humanitarną. Więc ja bym, sądzę, tak bym to podsumował, że cokolwiek może zostało powiedziane. No dobrze, tylko mówi się o tym, że była interwencja administracji amerykańskiej, jeżeli chodzi o pierwsze takie dość jednoznaczne, nawet pachnące lekką irytacją stanowisko Wołodymyra Zełenskiego i że ta zmiana na taki łagodniejszy ton wypływa właśnie z tego, że Amerykanie próbowali namówić Ukraińców do tego, żeby nie stawiali w sposób tak jednoznaczny tej sytuacji, nie mając pełnej wiedzy na ten temat. Więc też pojawiają się kwestie właśnie związane z relacjami w ogóle ukraińsko-zachodnimi. W ten sposób. Czy pana zdaniem Ukraińcy zaszkodzili sobie tą sytuacją odrobinę? To znaczy, no ja właśnie o tym wspomniałem, że tutaj już nie chodzi, to co jest, relacje polsko-ukraińskie same w sobie mają kluczowe znaczenie. To jest jasne chyba, prawda? I to jest chyba zrozumiane w pełni w Kijowie, tak i w Warszawie. Tak. Ale oczywiście relacje zarówno z NATO, z Unią Europejską, z różnymi sojusznikami, partnerami, no są absolutnie fundamentalne. Więc ja bym się nie zagłębiał, no kto, dlaczego taka nastąpiła zmiana. Ważne, żeby po prostu postępować, jak to się mówi, metodycznie i utrzymywać wiarygodność. I to jest bardzo ważne, dlatego że wbrew różnym cynikom, krytykom i takim ludziom, którzy naprawdę chyba raczej byli bliżsi w swoich analizach, analizom wręcz rosyjskim, Ukraina nie tylko wykazała się od początku tej wojny heroizmem, dobrą organizacją, mobilizacją, ale w wielu sprawach wielką roztropnością, również na płaszczyźnie dyplomatycznej. Więc dobrze by było taki kurs utrzymać. Ja sądzę, że to jest bardziej kwestia może niektórych osób, które no gdzieś tam coś szepczą do ucha różnym najważniejszym osobom w państwie ukraińskim, więc dobrze byli, że to przemyśleli. Ja przyznaję, wczoraj też taką jedną z osób słuchałem w czasie konferencji tutaj w Brukseli i z wieloma punktami powiedzmy nie warto było się zgadzać, ale to, co chyba to nawet zostało powiedziane przez bodajże chyba nawet prezydenta Dudę, że możemy zrozumieć, no, są w grę wchodzą emocje, więc jakby tutaj
nasi ukraińscy przyjaciele mogą liczyć na daleko posuniętą wyrozumiałość, nawet w tych kwestiach, której no coś się dzieje lekko irytującego. Bo w ostatecznym rozrachunku to jest tak, no trudno sobie wyobrazić i chyba w Kijowie tego nikt nie będzie jakoś bronił takiej tezy, iż Ukraina ma lepszy wgląd, jeśli chodzi o to, co się dzieje w przestrzeni powietrznej zarówno państw członkowskich NATO, jak i de facto nawet samej Ukrainy, biorąc pod uwagę no, tymi możliwościami, którymi dysponuje Sojusz jako organizacja, ale również indywidualni członkowie. Więc zdanie ukraińskie i ich wszelkie dane na temat różnych sytuacji jest absolutnie kluczowe, ale też no, nie może to wyglądać w ten sposób, że ktoś jakby podważa tutaj jednak zdanie, które podziela już 30 krajów NATO. Jak namówić NATO w tej chwili, żeby wzmocniło bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy? Jak namówić NATO, żeby przekazało nam dodatkowe baterie Patriot? Bo wielu ekspertów, a właściwie większość z nich, twierdzi, że to jest niezbędne w tej chwili po tym, co się wydarzyło w Przewodowie, że to jest nauczka i że to jest no, sprawa, z której powinniśmy wyciągnąć daleko idące wnioski. I pierwszym z nich właśnie jest wzmocnienie tej tak zwanej wschodniej flanki. Tak, to jest ważna kwestia, bo tutaj nie oszukujmy się, no to nie jest tak, że po pierwsze, trzeba mówić znowu prawdę, tak? Po pierwsze, nie jest tak, że jakikolwiek kraj na świecie posiada system obrony przeciwpowietrznej, przeciwrakietowej, który jest całkowicie zdolny, w pełni szczelny, że tak powiem, zabezpieczyć każdy centymetr kwadratowy, to jest szalenie trudne. Po drugie, powiedzmy też prawdę, no że oczywiście system obrony przeciwpowietrznej, rakietowej Polski, no jeszcze mu brakuje do tego szczytu marzeń. On jest jakby cały czas w budowie, można powiedzieć. I dobrze jest, że już na dzisiaj jest w jakimś sensie oczywiście te różne luki są wypełniane tym sprzętem, tymi systemami, które pochodzą ze strony NATO kolektywnego albo po prostu poszczególnych sojuszników. Natomiast mimo wszystko warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, która czasami umyka uwadze różnych jak gdyby analityków, kiedy mówią, że no tutaj coś nie zadziałało, to prawda, dlaczego to się nie stało, dlaczego się nie zachowały nasze siły, powiedzmy, obrony w taki czy inny sposób. No dlatego, że jest różnica. I to dotyczy zarówno na poziomie krajów, jak i organizacji takich jak NATO. Pomiędzy sytuacją, w której no, jesteśmy mimo wszystko, mimo toczącej się wojny, ale jednak nie na naszym terytorium, w stanie de facto pokoju, prawda? To znaczy nie Polska i inne kraje NATO nie są w stanie wojny. Natomiast w momencie, kiedy stajemy się już stronami konfliktu, tym bardziej jesteśmy, że tak powiem, obiektem ataku, to tu działają już zupełnie inne mechanizmy. I przykładowo, no, mówiąc wprost, różnego rodzaju, jak gdyby, czy rakiety, czy środki w ogóle rażenia można nawet niszczyć znacznie wcześniej niż kiedy, powiedzmy, przekraczają tą granicę danego państwa. Więc to są zupełnie różne inne mechanizmy, zupełnie inny zestaw środków, zupełnie inne są też upoważnienia dla poszczególnych dowódców, bo naprawdę nie zapominajmy o tym, że każde wystrzelenie rakiety przez musi być, tak powiem, posiadać upoważnienie, a nie może się odbywać na podstawie po prostu jakiegoś tam widzimisię. To jest wszystko bardzo uporządkowana dziedzina, że tak powiem, systemu bezpieczeństwa i dlatego te tak zwane szczegóły czy niuanse mają ogromne znaczenie. Bardzo dużo mówi się o tym, że właściwie jedynym pomysłem w tej chwili Federacji Rosyjskiej na prowadzenie wojny to są te zmasowane, barbarzyńskie ataki na cele cywilne, ale także na cele infrastruktury krytycznej. Wiele z tych celów znajduje się blisko granicy z Polską, mimo że oczywiście oficjalnie Rosja temu zaprzecza, no to mamy informację, że właśnie ta nieszczęśliwa sytuacja, do której doszło we wtorek, to jest wypadkowa tego, że Rosjanie próbowali zniszczyć elektrownię niedaleko Lwowa. I teraz pojawia się pytanie dotyczące tego, jak długo Rosja będzie ryzykowała i czy to jest ryzyko w ogóle z jej perspektywy, czyli atakowanie obiektów bardzo blisko granicy polsko-ukraińskiej. Ryzyko naruszenia terytorium państwa natowskiego. Czy pana zdaniem to, co się wydarzyło teraz, we wtorek,
otrzeźwi trochę Rosję, czy tak jak z kolei rząd chyba Słowacji, o ile się nie mylę, napisał, że ta lekkomyślność Kremla już absolutnie wymyka się spod kontroli? Tak, to znaczy lekkomyślność Kremla, no nie chcę powiedzieć, że nie zna granic, bo granice zna, tak, ale jest faktycznie daleko posunięta i w tym sensie to jest kraj nie tylko, jak niektórzy już nie właściwie definiują, jakby zachowujący się jak terrorysta, ale przywódcy, no przede wszystkim jeden, wykazują się brakiem jak gdyby zahamowań nie tylko oczywiście moralnych, ale również w zakresie oceny sytuacji, jakie to konsekwencje mogą grozić Rosji. Ale nie sądzę, że można określić tę sytuację, że są zupełnie pozbawieni jakby hamulców na pewno związanych z ich własnym, że tak powiem, bezpieczeństwem. Więc tutaj bardzo ważne są sygnały, które płyną ze strony tych ośrodków, no, z których zdaniem po prostu Rosjanie liczą się. I dlatego to, co się zdarzyło już bezpośrednio po tej tragedii, po tej incydencie w wschodniej Polsce, no, na pewno wywarło wrażenie. I bardzo dobrze moim zdaniem, że jednak kładąc znowu na szali tą przysłowiową, prawda, aktywność na polu informacyjnym, która być może rzeczywiście była trochę zbyt przemyśliwa, za długi był okres chyba pomiędzy wydarzeniem, które wszyscy wiedzieli, że miało miejsce, bo to przecież podawały lokalne media, tak? A jakimiś informacjami, więc tutaj być może trochę, ale mimo wszystko lepiej się stało, że była zachowana wstrzemięźliwość, dlatego że właśnie na to liczy propaganda rosyjska i tym się, że tak powiem, karmi, kiedy widzi pewne słabości. Tych słabości nie było, bo cały system zareagował, powiedzmy, prawidłowo i ta solidarność sojusznicza to nie są tylko słowa. Jeszcze chciałem zwrócić przy okazji na jedną rzecz uwagę, bo dosłownie dzisiaj rano pojawiły się informacje ze Szwecji, że Szwedzi podali, prawda, pierwsze wyniki dotyczące już takie autorytatywne, że krótko mówiąc, znaleźli, mowa jest o wybuchu tego rurociągu Nord Stream 2, który przecież wydarzenie miało miejsce we wrześniu, prawda? A dopiero dzisiaj formalnie po tych dochodzeniach, które się toczyły, władze szwedzkie podały informację, że tak, znaleziono tam elementy materiałów wybuchowych. To pokazuje, jak skomplikowana jest ta materia i może ilustruje lepiej, dlaczego trzeba zachować daleko posadzącą ostrożność. Ale to nie zmienia faktu, że liczy się bezpieczeństwo tu oczywiście i teraz. I dlatego, tak jak mówię, ja bym sobie rzeczywiście uważam, że po angielsku case is strong, prawda, jest bardzo mocne, mam argumenty za tym, aby rzeczywiście, i to jest w gestii, bo dysponuje takimi zasobami między innymi dowódca sił NATO w Europie, można sobie wyobrazić przesłanie większej ilości samolotów do Polski i państw bałtyckich i na pewno sądzę, że powinny się pojawić również nowe systemy wsparcia w zakresie właśnie obrony przeciwlotniczej, przeciwpowietrznej, przeciwrakietowej. Także tu jest wiele rzeczy, które można zrobić dzisiaj. Inne sprawy no, po prostu muszą wymagają troszkę dłuższych, powiedziałbym, inwestycji i zabiegów i powinno to być robione też z większą intensywnością. Czy pana zdaniem to, co wydarzyło się w Przewodowie we wtorek, utwierdziło nas jako kraju flankowego, tak to nazwę, ale jednocześnie członka NATO, że my tej solidarności i jedności i ewentualnej kontrreakcji swoich sojuszników możemy być pewni? Czy raczej utwierdziło nas to w przekonaniu, że ci głównie gracze NATO zrobią wszystko, żeby nie doprowadzić do eskalacji konfliktu i nie doprowadzić do rozlania się tej wojny na inne tereny? To znaczy, jeśli chodzi o... Ja nie widzę tutaj, szczerze mówiąc, sprzeczności. Już dlatego, mówię, o co chodzi. Już mówię, tylko uzupełnię, żeby pan... Nie, ja rozumiem pani pytanie. Ja rozumiem pani pytanie. Ono jest bardzo, bardzo, że tak powiem, trafne. Ale moim zdaniem odpowiedź leży w stwierdzeniu, iż niechęć do eskalacji rozumiana po prostu, mówiąc, żeby nie było jakiejś niejasności, iż NATO bezpośrednio angażuje się w konflikt. To można zrobić, to byłaby na przykład konsekwencja no, już włączenia jak gdyby systemu chociażby przeciwpowietrznego, czyli takiego coś, no,
się mówiło o strefie, prawda, zakazu lotów i tak dalej, bezpośrednio z terytorium NATO, które obejmowały część terytorium Ukrainy. No i wtedy, jeśli ze strony NATO obsługują tego typu system, to oznacza, że należy wręcz, prawda, zestrzeliwać przykładowo rosyjskie samoloty czy rosyjskie rakiety i wchodzimy w bezpośredni konflikt. Większość krajów NATO, na czele z tymi największymi, ale również chyba i Polska, nie jest na dzień dzisiejszy, że tak powiem, na to gotowa. Inną sprawą jest oczywiście, czy to jest polityka, którą, czy ona jakby jest najmądrzejsza w świecie, to czy nie należałoby je zrewidować? No być może tak, ja sam przyznaję, zwłaszcza w początkowym okresie konfliktu uważałem, że być może tego typu działania powinny być podjęte, no bo wtedy wyglądało to, iż Ukraińcy nie dadzą sobie po prostu rady. Sytuacja wygląda lepiej, między innymi dzięki poparciu, które jednak nie obejmuje bezpośredniego włączenia. Natomiast pierwsze pytanie, czy pierwsza część odpowiedzi, moim zdaniem pierwsza część pytania, chodzi o wiarygodność, tak, ja uważam, że ona jest bardzo, bardzo mocna i właśnie w takich sytuacjach kryzysowych, jak gdyby możemy się przekonać, że państwa reagują bardzo szybko, no wspomniane już wcześniej przy poprzednich rozmówce o pani, tak, spotkanie na Bali, no pokazało, że no, jak trzeba, to się rzuca wszystkie inne sprawy i zajmuje się bezpieczeństwem państwa członkowskiego, w tym przypadku Polski. I tak to by wyglądało i będzie wyglądać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Więc ja o to jestem absolutnie spokojny. Natomiast jest cały szereg spraw, które po prostu wymagają no, nie tylko decyzji, ale i no, woli. To dotyczy przede wszystkim kwestii pomocy dla Ukrainy, która jest niezbędna i musi być zintensyfikowana. Tu w grę wchodzą pieniądze, tu w grę wchodzą zasoby, które się kurczą również po stronie państw sojuszniczych i to również dotyczy pewnych, powiedziałbym, pewnej woli politycznej, na przykład jeśli chodzi o dalsze sankcje, o karanie osób w Rosji odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne. Więc na przykład wczorajsza decyzja w sprawie, prawda, samolotu maleskiego, no otwiera pewną drogę ku temu. Więc tu trzeba się wykazać dużą energią. Jest wiele spraw, które są bardzo pilne i we wszystkich tych sprawach jedność sojusznicza, jedność państw Zachodu i jednocześnie jedność z sposobu, zwłaszcza myślenia z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi jest wartością absolutnie fundamentalną. To jeszcze doprecyzować chciałam jedną rzecz, bo powiedział pan o tym, że NATO nie jest gotowe na eskalację działań, ale rozumiem, że ono nie jest gotowe w sensie mentalnym i politycznym, ale nie militarnym. Oczywiście, tak, po prostu nie ma woli politycznej, bo no, w NATO każda decyzja lub brak decyzji jest, czy w ogóle jakaś konkluzja, prawda, jest poprzedzona analizą no, zysków i strat, analizą po prostu sytuacji bezpieczeństwa. Przykładowo spotkanie, które odbyło się zaraz następnego dnia po tym wydarzeniu, incydencie w Polsce, ono jak zawsze rozpoczęło się od briefingu głównodowodzącego siłami wojskowymi NATO, prawda, bo trzeba było właśnie zapoznać sojuszników z tym wszystkim, co wie sojusz. Mogę się domyślić tylko, bo o tym opowiadał, dlatego o tym mówi ambasador Szatkowski, ale wiem, jak wyglądają te spotkania. Tak samo są jakby kumulowane informacje, które przychodzą z różnych państw, informacje jawne, ale i niejawne również. Więc pierwsza rzecz to jest stan wiedzy. I na podstawie tego stanu wiedzy, no na dzisiaj trzeba powiedzieć uczciwie, że nie ma gotowości ze strony, a to musi być gotowość wszystkich, tak, aby NATO bezpośrednio włączyło się do tego konfliktu. Ale to nie oznacza, że jakby NATO nie będzie pomagać, nie będzie wzmagać pomocy, w tym absolutnie fundamentalnej pomocy militarnej dla Ukrainy, bo bez tej pomocy Ukraińcy mogliby sobie po prostu nie poradzić. I zrozumienie tego faktu, mi się wydaje, jest bardzo, bardzo wysokie. I zresztą dowodem są właśnie, jest to spotkanie, które się odbyło, tej grupy wsparcia. Dam przykład, państwo takie jak, znaczy Finlandia na przykład, ale również Szwecja, ogromny pakiet pomocy, prawda? Ja sądzę, że te ostatnie wydarzenia i to, co się dzieje w ogóle, te ataki bestialskie wręcz przy pomocy rakiet na różne cele cywilne sprawiają, że gotowość pomocy, wydawania pieniędzy, nawet koszt czy pozbywania się swoich zasobów, bo
zrozumienie, że bezpieczeństwo Ukrainy jest w tej chwili bezpieczeństwem innych krajów, jest znacznie wyższe dzisiaj niż było jeszcze nawet parę tygodni temu. I bardzo krótko jeszcze na koniec poproszę komentarz do jednej informacji, która mówi o tym, że Parlament Europejski w przyszłym tygodniu ma głosować nad uznaniem Rosji za państwo terrorystyczne. Oprócz ważnej symboliki, jakieś inne przełożenie taka decyzja Parlamentu Europejskiego będzie miała? No, znaczenie oczywiście, no ale symbolika też ma znaczenie w takiej kwestii, bo za symboliką potem idą, mogą pójść różnego rodzaju też decyzje, które już mogą mieć na przykład charakter prawny. I teraz jeśli rzeczywiście Parlament Europejski pójdzie tą drogą, to teraz proszę sobie wyobrazić, mówię, żeby to zilustrować na przykładzie, że są przecież również i w Parlamencie Europejskim europosłowie, którzy nadal opowiadają się z jakąś tam formą prawie że dialogu, prawda, z Rosją, czy nawołują do negocjacji za, prawda, dla celu negocjacji, prawda, z Rosją. To po przyjęciu tego typu uchwały, no będzie im szalenie trudno przekonać kogokolwiek, że to jest w ogóle możliwe, no bo skoro się określa większością głosów, tak jak zresztą to się już stało w kilku parlamentach różnych krajów Unii Europejskiej, jeśli się określa Rosję mianem państwa terrorystycznego, no to z tego wynikają określone implikacje, więc to wszystko ma znaczenie. Gdzie się Rosję zaprasza, gdzie się Rosji nie zaprasza. Sankcje mają charakter, mają znaczenie polityczne, mają znaczenie potem przekładają się na to, co jest w tej chwili moim zdaniem najważniejsze, czyli degradację zdolności reżimu w Rosji do prowadzenia działań agresywnych wobec innych państw, zarówno w Europie, jak i na świecie. Po G20 kolejne upokorzenie dla Kremla, to bez wątpienia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Robert Pszczel, dyplomata, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Kłaniam się, spokojnego, dobrego dnia i dobrego weekendu. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Wszystko w dzisiejszym wydaniu. Muchy mi tu latają. W dzisiejszym wydaniu i w tym tygodniu, bo dziś piątek, przypominam tym, którzy jeszcze się nie zdążyli zorientować, o ile tacy są. Wracamy oczywiście do Państwa w poniedziałek o godzinie 9. Życzymy spokojnego, dobrego weekendu. Proszę na siebie uważać. W razie czego wracając nocą z jakichś weekendowych spotkań, życzę, żeby wirtualne F-16 Państwa eskortowały, tak żeby bezpiecznie Państwo wylądowali u nas w poniedziałek właśnie o godzinie 9. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Do poniedziałku.